Dzień dobry, poniedziałek, no i co z tego? I tak trzeba wstać, tak jak w każdy inny dzień, albo prawie się w ogóle nie położyć. No jak właśnie, prawie w ogóle nie położyć. Maciek Dąbrowski. Nie. Przemysław Ruski, dzień dobry, witamy serdecznie państwa. Ja właśnie chciałem trochę ponarzekać na dzień dobry, bo ja prawie w ogóle nie spałem. Spałem tylko 2 godziny. No i co, myślisz, że mamy cię żałować? Nie. A wiesz, narzekanie do czegoś zmierza, to znaczy, nie, właśnie nie. Chciałem narzekasz tak po to, żeby wszyscy powiedzieli: ojej, ojej, ale masz, biedny, bo to jest ojojać powinni mnie, wiesz. Ale zobacz, jacy są biedni siatkarze. Ja ci coś pokażę, wam też. No, że są biedni, bo co? Zanim ten dzień się rozpędzi, a to głównie za sprawą Lipton Yellow Label, które dodaje nam energii o poranku i też na cały dzień, nie tylko o poranku, bo jak już się napijemy, to już jesteśmy rozpędzeni. To już jest koniec. To już jest koniec. Zwróciło to moją uwagę. 500 tysięcy euro tutaj trzymają nasi siatkarze, mistrzowie Europy. Oczywiście gratulujemy. Fantastyczna historia, taki czek. A piłkarze... Taki czek, to jest taki piłkarz, taki czek, tak brzmi. Tak, taki czeski piłkarz. Taki czek czeski albo kameruński. 500 tysięcy euro, a polscy piłkarze mieli dostać 40 milionów złotych. Uważam to za dalece niesprawiedliwe, zważywszy na skalę sukcesu polskich siatkarzy, którzy po 14 latach zdobyli złoto mistrzostw Europy. Po 14? No tak, w 2009. Ale no byli też mistrzami świata i to w 2014 potrafili to obronić, świata. Ten tytuł mistrzowski, więc no mamy taką drużynę. Ja w ogóle mam wrażenie, że nasi piłkarze siatkarscy... Siatkarze piłkarscy, że im dobrze idzie nawet. Myślę, że idzie im nie najgorzej. A wiesz co, ja pamiętam jeszcze te czasy, ja chodziłem na nie Stadion Śląski, tylko do Spodka. Były tam te... Prawie to samo. Ja nie wiem, czy to były te Ligi Świata, czy Ligi Narodów, czy jak to się tam... Liga Światowa. Ligi Światowe, nie? I to był właśnie taki boom na polską siatkówkę wtedy. I nie mówię tutaj o Złotkach Wagnera, czy jak oni się tam nazywali, nie? Tylko mówię o tych... To był gdzieś 2002, 2003, 2004, 2005 jakoś... Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że boom na siatkówkę w Polsce trwa od dawna, a ten boom bierze się po prostu z sukcesów. No, no trochę tak. Ten boom jest spowodowany tym samym, czym był spowodowany w skokach narciarskich. Ale to samo z piłką nożną. Z piłką nożną też boom się bierze ze względu na sukces. W zeszłym tygodniu było takie wielkie boom, że było je słychać w całej Europie. Tak w kiblach szczególnie. Takie... Tak. Jak jest taka deska, wiesz, która nie opada powoli, tylko tak bardzo szybko. Ale muszę ci powiedzieć, że polscy siatkarze super uczcili Międzynarodowy Dzień Geologa. Bo jest dzisiaj i oni o tym wiedzieli i chcieli tak, żeby geolog miał złoto. Czy to jest bez sensu kompletnie? Nie wiem, nie zrozumiałem, jakby totalnie. Międzynarodowy Dzień Geologa. Aha, bo się już lecimy z kalendarium. Światowy Dzień Monitoringu Wody. No to na pewno się nie sprawdziło w przypadku Odry. Jakiś czas nie, to prawda. Może nie obchodzili wtedy tego święta. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, a także, i tutaj chciałem zrobić pauzę, ponieważ o miłości zawsze warto rozmawiać. Dzień Pierwszej Miłości. Czy pamiętasz swoją pierwszą miłość? Mam nawet napisaną. Ela, Izabeata, Sonia, Aneta. Wypisałeś sobie? Tak. Ale to zakochałeś się w 4 dziewczynach nie. naraz? Ela to było przy szkole, Iza to była podstawówka, Beata to była późna podstawówka, Sonia to było już takie przejście z podstawówki do liceum, a Aneta to była moja taka pierwsza dziewczyna. A czym się kierowałeś? Czy tylko wyglądam zewnętrznym? Znaczy, mógłbym powiedzieć, ale o tej godzinie nie mogę mówić, czym się kierowałem konkretnie. Jakim organem? Po prostu miałeś... Serce. Po prostu miałeś... Oczywiście, że serce. Po prostu miałeś... Ona miała stanęło kanapki, a ty nie, tak? Słucham? Ona miała kanapki, a ty nie. No, odwracałeś jej tak. uwagę miłosnymi miała słówkami? Taką kanapkę, nie wiem, jak tak złożysz kanapkę, to ona tak wygląda, jakbyś sobie ją położył w ten sposób, to śmiesznie wygląda taka kanapka, z szynką szczególnie, ale to już pozostawiam do państwa wyobraźni. Ale to jest niesamowite w ogóle, że człowiek po wielu, wielu latach pamięta swoje pierwsze miłości. No oczywiście. Ja pamiętam, to, jest, że Ela to się tak zakorzenia w głowie, prawda? Ela z przedszkola była chyba z 2 głowy ode mnie wyższa, no bo wiadomo, że wtedy dziewczynki szybciej tam dorastały i szybciej... Biła cię. Tak. Nie, właśnie nie, ale jedna mnie biła. Jedna mi pamiętam powiedziała, ja jej powiedziałem kiedyś tak, wiesz co, byliśmy na zielonej szkole, nie? I ja jej mówię... Wiesz co, zbij mnie. Muszę ci powiedzieć coś. I ja się w tobie zakochałem. Byłem taki, ale to były takie końskie zaloty, więc wiesz, tam było jakieś kuksańce, pociąganie za włosy i tak dalej. I ona mi potem groziła, jak ja jej coś robiłem niemiłego, czyli na przykład, wiesz, coś jej chowałem i tak dalej. Ona mówiła, uważaj, bo powiem wszystkim, że się we mnie zakochałeś, nie? Ja, to był powód do wstydu. Ojej, to już ci nic nie zrobię. Więc tak mnie szantażowała miłością. Pierwszy raz zaszantażowany miłością zostałem. Ja zerknę na czat i bardzo teraz proszę wszystkich naszych widzów, aby... pisali, jak miała na imię ich pierwsza miłość. Mhm.
Bardzo dużo ludzi pisze, że Stan. Dużo osób było zakochanych w Stanie. A to w Bollywood chyba. Stan to jest pewnego rodzaju bardzo miły stan. No tak. Zakochanie takie pierwsze. Zdecydowanie. W moim przypadku to była chyba... No chyba, dlaczego powiedziałem chyba? Agnieszka. Okej, okay. Ale już dawno tutaj nie mieszka. Której nosiłem, tak, nie mieszka już tutaj dawno, bo w ogóle tu nigdy nie mieszkała. Nosiłem jej tornister do szkoły i kupowałem jej polokoktę. Polokoktę. O nie, to ja, Jezu, właśnie sobie przypomniałem, że miałem jeszcze jedną, ale kupowałem jej papierosy. Miałem 13 lat. No to było, już jak miałeś 7 lat. Nie, miałem 12-13 lat. Monika to była z kolei, to kupowałem papierosy. Mówiłem, że mamie kupuję papierosy. Wtedy kupowałem, pamiętam, paczki kart NBA i Marlboro czerwone. Kiosku Ruchu u nas na osiedlu Tysiąclecia. Ale dużo się pojawia, wszyscy pamiętają. No pewnie, że swoją pierwszą miłość. Pojawia się bardzo dużo imion. I pani przedszkolanka Basia, to już jest wyższy level, o, ale też... Jeżeli, ale no w te chyba rejony nie wchodźmy, bo to w ten sposób, to ja miałem panią Ilonkę, panią Tereskę i je wszystkie kochałem, to raz. Potem miałem panią od angielskiego, którą bardzo kochałem od trzeciej do piątej klasy. Ale to była mocno. Ta z piosenki Kazika? Która? No, gdy idziesz korytarzem. Aha, nie, nie. Spalam się, no. A spalam się, dla ciebie spalam. Ale się. Zobacz, jak on trafił z tym. To było takie zrozumiałe. Po drugiej szkole była taka nauczycielka angielskiej. Słuchaj, żeby było śmiesznie. Ty w mojej szkole uczysz. Pamiętasz do Ani, nie? Ja czekam trzeci dzień. Tymon, mój syn, chodził do szkoły i... Tymon Tymański to twój syn? Nie, ale żeby było śmieszniej. Tymon Tymański... imieniny Tymona są 28 września, czyli dzień przed urodzinami mojego syna. Taka słuchaj, potem jak powiedziałeś mi rano w mojej kapowni, przed mojej kapownią, że płacisz rachunki za Karola Małcużyńskiego za prąd, to już jestem w stanie uwierzyć we wszystko. Ale czekaj, bo chciałem ci powiedzieć... Chciałeś powiedzieć o pani jakiejś swojej. Nie o pani mojej, o Tymonie. Właśnie, że Tymon chodził do podstawówki, to w klasie równoległej uczyła właśnie pani Ania, która... O której była piosenka do Ani. O! No, więc to było dosyć zabawne, że jakby sobie za każdym razem, jak ją widziałem, to sobie, ja czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie. Ale to jest jednak ciebie, duży lans, jak jest piosenka o tobie, nie? No. No już... Chyba, że to jest Agnieszka, już dawno tutaj nie mieszka. To nie, nie jest jakiś specjalny też taką lans. Kiedyś, a propos Stana, to kiedyś Stan taką pożyczył płytę od Grzegorza Szamotulskiego i tam były przeróbki tych piosenek i tam też było... Smerfne hity. To znaczy, to nie były smerfne hity, to było 100 razy gorsze niż smerfne hity. I mieliśmy taki okres, że właśnie pojechaliśmy do Mikołajek i słuchaliśmy jakichś takich głupich rzeczy z tej płyty, ale strasznie to ryło głowę. Tam też była Agnieszka. Imieniny dzisiaj, moi drodzy, obchodzą następujące postaci. Irena. Moja babcia była. Znaczy była, zwolniłem ją z tego obowiązku. Świętej pamięci babcia, rozumiem. No tak, tak. To, bardzo świetnej pamięci. Bardzo śmieszne. Świetne. O, to brzmi ładnie. Stanisław, Aretas, Ariadna, Baltazar Dobrowit, Fereol to... Dobrowit i Fereol brzmią jak leki takie. Nie, Dobrowit to jak lek, a Fereol to... A propos, rozmawialiśmy o preparatach różnych. No tak, na szerszenie. Fereol preparat na szerszenie. Oglądałem ostatnio filmik na YouTubie, jak gościu usuwa gniazdo szerszeni. Oczywiście algorytm YouTube'a mnie za to pokarał i od tamtej pory do dzisiaj wyświetlają mi się codziennie dziesiątki filmików, kiedy goście usuwają szerszenie. A jeden postanowił nie usunąć. Nie usunąć, znaczy usuwał może coś szerszenie, ale stwierdził, że usunie jej miłość. Straszna historia, ale... powiem tylko, że była tam miłość, była też znaczy była miłość, miłość międzygatunkowa. Miłość gatunkowa międzyfizyczna, 154 ukąszenia. Niestety, jak to często bywa, miłość tragiczna, zakończona śmiercią absztyfikanta. Fereol to właśnie to imię. Józef, Metody, Ryszarda, Sobiera. Rysia. No. Rysia. Cycki sobie usmasz. Cyce sobie usmasz. Sobierat, Stefania, Tytus, Zachariasz, Zofia i... To jest, to mi się Castiel. Podoba. Castiel. Castiel. No, to jest takie... Lepiej nie cytujmy tutaj komedii polskiej. Dlaczego? No, to jest tylko bo życie to komedia? Monopol Sławomira Mentzena. Tak się akurat składa. Okej. Okay. Właśnie, po tym co tu zobaczyłem, nie wiem czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Fred albo Sławomir Mentzen. Nie wiem czy państwo widzieli, słyszeli. Myślę, że pół Twittera to widziało i słyszało. Bitwa na rymy? Bitwa na rymy, właściwie prawie tak. No, Sławomir Mentzen zaprosił Ryszarda Petru na wiecu. Ja mam. Zaprosił na wiecu, który zorganizował Ryszarda Petru na scenę. Po to, żeby go zdemolować wśród swoich tam wyborców. Został zapytany
przez Ryszarda Petru o ZUS. Nie za bardzo potrafił na to pytanie odpowiedzieć, ale za to świetnie sparafrazował Chłopaki nie płaczą i zrobił cały rant w stronę Ryszarda Swetru, Petru. Historię tego swetru i tak byś nie zrozumiał. Historię tego swetru. I potem się ten Twitter podzielił na dwa obozy, bo wiadomym jest, że kiedy jesteś na miejscu, na żywo i kiedy słyszysz coś takiego, no to po prostu jesteś totalnie zauroczony tym, jeżeli słyszysz znany cytat ze znanego filmu, który znasz. Nawet nie? Jeśli nie wiesz, co to jest ZUS. Tak, dokładnie. To wtedy jesteś po prostu zauroczony tym wszystkim. Natomiast potem było, że ten został zaorany, ci mówią, że ten został zaorany, kto został zaorany, nie wiadomo. Widziałem takiego meba, na którym Petru stoi, tak się patrzy w przestrzeń, męcen coś wykrzykuje i tam, kiedy wiesz, że jego groźby o wyprowadzce z domu nie mają znaczenia, bo to ty płacisz wszystkie rachunki, jakieś takie jest mnóstwo w ogóle memów. To jest mem, który Petru wrzucił. Tak. Tak. A żeby było śmieszniej, to jeszcze Męcen tam napisał, że... Czy Męcenowi nie zawiesili konta na Instagramie? Zawiesili, ale żalił się, że 300 parę tysięcy obserwujących, tak. I co teraz? Zawiesili mu na dwie godziny, napisał o tym na Twitterze i potem mu odwiesili. Ale jeszcze co chciałem, na Twitterze i Konfederacja i Męcen wrzucili, że Petru został zaorany, że został zmasakrowany, no bo wiadomo, że tam ta nomenklatura masakracji od czasów Korwina 2013-2014 roku cały czas funkcjonuje. I oni to wrzucili i napisali, że Ryszard Petru nieproszony w ogóle wszedł tam na tę mównicę. Ale tylko, że problem był taki, że sam Krzysztof Bosak napisał, że oni go zaprosili, tego Petru, żeby tam wszedł. Więc no trochę sobie zaprzeczają, ale no czasami tak jest po prostu, drodzy państwo, no nie ma co się tutaj spinać, napinać, bo tak po prostu jest. No, nie... Znaczy tak wygląda też polska polityka. W ogóle mam wrażenie, że właśnie w debacie tej politycznej, bo staram się na tyle, na ile umiem być apolityczny, bo, no. Ale z tego powodu, że mam totalną awersję do polityków, pewnie jak każdy normalny człowiek, ale brakuje mi właśnie takiej debaty, że stają goście, na przykład jest taki quiz, coś w rodzaju 1 z 10, i oni odpowiadają na takie bardzo proste pytania dotyczące życia codziennego, podejrzewam, że... cytatów z komedii polskich. W tym może byliby lepsi, natomiast jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę na temat życia, wydaje mi się, że... Rozwiń skrót ZUS. No, na przykład. I nagle... Fuck. I jeszcze to było? Nie, jeszcze 4 opcje do wyboru. W milionerach, żeby było łatwiej, nie? Telefon do przyjaciół. Będziemy sobie rozmawiać o różnych historiach dzisiaj. Oj, o wielu będziemy życia rozmawiać. Wziętych. Będziemy sobie gadać o... Na pewno mniej o polityce, a więcej o sukcesach, między innymi właśnie naszych siatkarzy. Patrzę sobie, co jest ciekawego w prasie. Są... Ja wiem, co jest ciekawego w prasie. Tutaj, zobacz. Proboszcz z plebanii pluska się z młodziutką aktorką. Ja nie chcę nic mówić, ale... Sam fakt tego... A wiesz, że ludzie mogą pomyśleć, że to jest prawdziwy proboszcz. No właśnie o tym mówię, że sam fakt tego, że on gra proboszcza z plebanii, powinien... Powinien się w ogóle nie pluskać. Dokładnie. Raz, że nie pluskać, dwa, nie z młodą aktorką. Zresztą obok też Janowski znów powiedział tak. Aha, że kolejny ślub po prostu. Ja mam ciekawszą rzecz, wiesz? No. Nowa dieta gwiazdy. Anna Mucha słynie z zamiłowania do jedzenia. Pewnie. Nie boi się egzotycznych smaków. Anna Mucha je... Robaki, solone mączniki bardzo smakowały aktorce. Jako osoba, która z tatą jeździła na ryby, namiętnie do wszelkich śląskich akwenów i też zagłębiowskich. No właśnie chciałem powiedzieć, czy to była Pogoria? Na Pogorię rzadziej, ale na przykład jeździliśmy na Dolinę Trzech Stawów. Na Dolinę Trzech Stawów? Nie, na Przeczyce, przepraszam. Aha, okay, na Dolinie nie można chyba było łapać. Nie. Jeden taki, jeden chyba staw był, na którym można było, ale tutaj właśnie takie białe robaki zawsze się kłębiły w słoiku, trzeba było je nabić na haczyk. I powiem szczerze, że zastanawiam się, jak ja to robiłem jako tam 9 czy 10 latek, bo teraz nie sprawiałoby mi to raczej... A ja bym zjadł takie robaki, na przykład, ja nie tak? Mam problemu. To pójdziemy. Totalnie świerszcze takie, wiesz, tego typu rzeczy. Zawsze na pewno kojarzycie tę scenę z Króla Lwa, kiedy
Oni próbują wmówić temu Simbie, że może teraz żreć robale, że nie musi w sumie tam polować na te guźce i tak dalej. Teraz możesz być tutaj z nami Hakuna Matata i już się nie martw. Możesz być wege. Tak, możesz być wege, znaczy no wege, no możesz po prostu jeść robaki. I on, no ohydne, ale sycące. I ja sobie wyobrażam zawsze, że te robaki, te takie tłuste, wielkie larwy, teraz smacznego, drodzy państwo. Bo na pewno jecie śniadanie, więc smakują idealny moment. Zawsze miałem to w głowie, że no przecież krewetki, czym są krewetki, jak nie robalami? Owoce morza, ktoś sobie wymyślił. Owoce morza to jest jak banan ci wypadnie. Owoce morza i owoce ziemi. Del Mar, jak jesteś, nie? No ale... Jezu, kiedyś, jak powiedziałeś Loret Del Mar, to... Byłeś w pamiętnikach z wakacji. Kiedyś byliśmy ze znajomymi, to jest Blanes, niedaleko Barcelony, tak? No. 20-30 minut Barcelony. I chodziła taka pani po plaży. No, z cyckami na wierzchu. Ona akurat chodziła pozawijana w jakieś szmaty, bo sprzedawała owoce. Wyobraź sobie. I zapytała się, czy kupimy od niej owoce. No więc leżeliśmy na plaży, stwierdziliśmy, że to nie jest najgłupszy pomysł. I ona nam zaczęła pisać na piasku patykiem, ile kosztują te owoce. I tak myślę, że zera się nigdy nie skończą. Bardzo dużo to kosztowało. Naprawdę? Ale nie było już odwrotu, bo już wzięliśmy te owoce, a pojawiło się jeszcze trzech panów. A, w ten sposób. Razem z nią. I to było jakieś tam... I do dzisiaj mam takie zdjęcie, jak mamy kawałek arbuza, kiś winogron, kawałek ananasa i tam chyba dwie jakieś nektarynki, za które zapłaciliśmy jakieś absurdalne pieniądze. I obok Barcelony straciłeś pieniądze. Zmusili nas do kupienia tych owoców. Znaczy, dobrze, bo chociaż... Dbali o nasze zdrowie, chcieli, żebyśmy jedli na wakacjach. To też puste cukry, nie, też czasami. Ja straciłem 200 marek w Barcelonie kiedyś, zgubiłem. Miałem w tej takiej kieszonce, tej kondomierce tak zwanej, nie? Nie wiem, czy tak się... Tak się mówi. No ale patrz, to powinna być kondomierka czy kondonierka? Nie, no powinna być kondomierka, no ale... Kondomierka powinna być w ogóle. No to tam miałem 200 marek schowanych, to był 2000 rok. Proszę państwa, jeżeli ktoś znalazł te 200 marek, ja bym bardzo prosił o oddanie. To było wtedy 400 zł w przeliczeniu. Dużo było. I mi to zginęło i miałem to specjalnie zachowane na to, żebyśmy sobie pochodzili po Rambli, bo byliśmy na wycieczce szkolnej, żeby pójść po Rambli do sklepu z komiksami takimi poszliśmy. Tam był taki komiks Tom of Finland. Ale to było dużo. Bardzo dużo to było właśnie. No to było tak, podejrzewam, między 600 a 800 zł byś zgubił. Obecnych. No nawet, myślę, że nawet koło tysiaka to by było gdzieś, nie? No i po prostu to mi wypadło i byłem zrozpaczony z tego powodu, nie? Ja kiedyś poszedłem do sklepu Lidl na Ealing Broadway, jak tam mieszkałem. Gdzie? Na Ealing Broadway w Londynie. W Londynie. I zrobiłem jakieś zakupy i zgubiłem tam 50 funtów przy kasie. Jak wróciłem do domu, to zorientowałem, że nie mam tych 50 funtów. No, to chodzi o wagę. Nie. Zgubiłem tam zgubił 50 funtów, to bym zniknął. I wróciłem tam, na kasie siedział taki sympatyczny pan Hindus i ja mówię do niego, cały czas się kręcimy wokół Bollywood, widzisz, życie jest jednak, życie to kropki, które się łączą. Tak, Piotr Wawrzyk najprawdopodobniej go tam sprowadził. Piotr Wawrzyk siedział na kasie i on do mnie mówi, ja do niego mówię, słuchaj, mam taką sprawę do ciebie, bo tutaj byłem 5 minut temu na zakupach dosłownie i zgubiłem 50 funtów. Czy ktoś ich nie znalazł? A on tak tam siedzi, pi i dotarł do tego, co powiedziałem i tak. Zaczął się śmiać. Wiesz, na razie nikt by tam nie powiedział, przepraszam, znalazłem 50 funtów. Ty możesz zwrócić temu panu, który tu mieszka za rogiem. Więc niestety nie udało mi się ich odzyskać. Widzisz to przez kondomnierkę. Mam pytanie, czy my możemy zobaczyć na planszy, co się będzie dzisiaj działo, bo u nas to będzie tak i najazd kosmitów, i bardzo poważnie. Nie wiem, czy mamy. Nie dostaliśmy tej planszy. Nie więc mamy planszy. Wy też jej nie dostaniecie. Mamy. Ale za to możemy powiedzieć, kto ma dzisiaj urodziny. Tak. Tadam! Roni Ferrari. I nie jest to Amadeusz Ferrari. I właśnie nie jest to nawet twórca nie jest marki Ferrari. I nawet nie jest to Ferrari, nie jest to Enzo Ferrari. Jest to po prostu Hubert Kacperski, 24-letni piosenkarz i raper, znany przede wszystkim z utworu. Ja się czuję oszukany, tak chciała. Bo to tak dobrze brzmiało i myślałem, że on naprawdę. Ona by tak chciała. Ale patrz, w ogóle. Dużo piosenek zaczyna się od ona. Tam było ona tu jest i tańczy dla mnie. Wszystkie te takie hity. Jak więc państwo widzicie, może to jest klucz. Może trzeba tak zaczynać piosenki. Roni Ferrari to jest gość, który uprzedził Kizo w robieniu disco polo rapu po prostu, no. On to zrobił pierwszy. On to zrobił pierwszy i grał, pamiętam, na roztańczonym narodowym, co było dla mnie takie what the fuck, czy oni słyszeli w ogóle te teksty, o czym on tam śpiewa?
PZ ma taki bardzo fajny wers, że coś tam wchodzę do klubu, mówią, że to jeszcze że to wciąż muzyka. Dla mnie to nie rap, to disco polo o narkotykach. Aha, no to dokładnie. No to... Więc możemy się domyślać, kogo miał na myśli. Christian Pulisic, wokół którego trwała wielka debata w Polsce. Czemu? Czy powinno się go wymawiać Pulisic? Pulisic. Z amerykańska. No chorwacki, skoro chorwacki, to Pulisic. Ale rozwiał tę wątpliwość kiedyś u nas w Kanal Plus Grzegorz Kaczmarczyk, który robił z nim wywiad i go zapytał, czy możemy mówić Pulisic, i on powiedział, że jakby rozumie, że w tym regionie Europy, w którym my żyjemy, że tam jest na końcu to ci i... Ale w ogóle, wiesz, dotyka to zupełnie innej materii, że my mamy zawsze takie spory, komentatorzy się spierają, kto lepiej wymawia nazwiska. Taka była historia wokół Ter Stegena. Czy Ter Stegen, czy Ter Stegen się powinno wymawiać? Stegen! No to, i zawsze jest tak, ja zawsze mam jedną odpowiedź na to. Czy Anglicy mówili szczęsny, kiedy grał w Arsenalu? No, mówili Wojciech Czesny, na przykład. Czesny, no bo tak łatwiej im było powiedzieć. Wojciech z Chelsea. Czemu Błaszczykowski grał w Borussii Dortmund z napisem Kuba na plecach? Ciekawe! I tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu ten język jest... Oczywiście jest pewnie w kraju danego gościa jakaś jedna interpretacja, jak to się powinno wymawiać. Tak jak wszystkich polskich nazwisk, tak i zagranicznych w Polsce. Ale myślę sobie, że dyskusja na temat tego, czy Pulisic, czy Pulisic, to jest naprawdę dyskusja. Milošević. Karadžić. To jest kompletnie bezsensowna dyskusja. Więc na pewno wymawia się Szuchart. Tomasz Szuchart. Tomek, wszystkiego najlepszego. A ja myślałem, że jest Szurhart, szczerze mówiąc. Nie, Szuchart. Ja myślałem zawsze, że jest Szurhart. Nie wiem, chyba, że jest dwóch. Tomek to jeden z moich ulubionych aktorów. Był tutaj u nas gościem, aktor bardzo charakterystyczny, aktor bardzo fajny też człowiek. Ale można też powiedzieć, że Alszer, bo Wojciech Fokus Alszer grał w Fokus. Wojciech Fokus Alszer, aczkolwiek od tamtej pory przeszedł mocną przemianę. I dzisiaj powiedziałbym, że to jest taki facet z krwi i kości. Wiesz, w tym, on jest w tym kręgu aktorów, patrz, nie mogę znaleźć tego w tej porze, którzy w Polsce zawsze będą mieli dobrze. Czyli Więckiewicz, Szuchart, Lichota, ja wiem, Woronowicz. Wyglądający jak wujek. Nie, że są po prostu, że wiesz, to jest taki facet, taki everyman, który może zagrać dużo rzeczy. No ale właśnie o tym mówię, to jest gość, który... Jestem w totalnym szoku, że on ma 37 lat, bo oglądam Wielką Wodę po prostu i tylko do tego jestem w tej chwili przyzwyczajony, do Szucharta w Wielkiej Wodzie, gdzie no wygląda, jakby miał 5 dych i zagrał idealnie po prostu takiego 50-letniego wujka właśnie spod Wrocławia. Tak, też widziałem go w Jacyncie, no dużo, bardzo dobry. Ale Wielka Woda super. W ogóle Tomek ma teraz bardzo dobry czas i właściwie jak obserwuję go w mediach społecznościowych, gdzie on tak nie jest bardzo aktywny, wrzuca raczej tylko jakiś tam trailer kolejnego swojego filmu, albo że jest na planie jakieś tam zdjęcia, to widać, że żremu, mówiąc tak kolokwialnie. Lance Armstrong, człowiek, który oszukał nas wszystkich, a przynajmniej próbował, bo jak widzimy w nawiasie w dopisku, tytuły zostały anulowane, co oznacza, że oszustwo nie było do końca doskonałe. Ja, no tak, no oszustwo, nie oszustwo, ale... Ja widzę po twoich oczach, że jakąś słabość do niego masz. Bo ja nigdy, wiesz co, nie zapomnę, jak on na tej trąbce, na tym księżycu grał. No słuchajcie, oszust to oszust, pamiętajcie. Żadnych dopingów. I w ogóle nie oszukujcie, bo to jest niemiłe. Ronaldo Luis Nazario de Lima, jeden z moich ulubionych piłkarzy ever. Był zajebisty legenda, piłkarz, no. Mówią na niego gruby, ale to wcale nie jest obraźliwe. Prawdziwy Ronaldo, to mi się podoba bardzo. Wiesz co, ja pamiętam 2002 rok, jak Brazylia wtedy wygrała i on poprowadził tę Brazylię do zwycięstwa. To były jeszcze czasy właśnie Roberta Carlosa, Rivaldo i tak dalej. I pamiętam, najważniejsza rzecz z nim związana to była fryzura, którą wszystkie małoletnie żule i patusy zaczęły nosić zaraz po tych mistrzostwach. Tak zwana kępa. Tak zwana Beata Kępa. Kępa potocka. Stercząca, nie wiadomo czemu. To chyba najgorsza to była straszne fryzura ever, jeśli chodzi o piłkarzy. Ale w ogóle piłkarze mieli... Pamiętasz Valderrama, nie? Pewnie. On miał to takie afro. Carlos Valderrama. Beckham miał zawsze dobre fryzury. Kiedyś czytałem taki tekst, że Beckham wyznaczał trendy w brytyjskiej modzie. To zresztą Sir Alex Ferguson powiedział... A we włoskiej Roberto Baggio ze swoim tym krótko z przodu, długo z tyłu. Mokra Włoszka. Mokra Włoszka, ale... Bo to jest taka wariacja na temat czeskich piłkarzy, nie? W 2003 roku... 2004 chyba 2003
trzecim pojechałem do Londynu tam mieszkać, to wszyscy mieli tego, wiesz, takiego irokeza, bo Beckham wtedy go nosił i Ferguson powiedział, że faktycznie nigdy czegoś takiego nie widział w swojej trenerskiej karierze, że jakiś piłkarz coś robił, następnego dnia, tygodnia wszyscy młodzi ludzie robili to w Anglii, że jeśli mówimy o słowie influencer, no to on był influencerem takim stuprocentowym. Oczywiście. Zakładał jakąś koszulę, wszyscy nosili tę koszulę. Szedł do fryzjera się ostrzyc, wszyscy następnego dnia szli się tak. A teraz tak wszyscy piłkarze, mam wrażenie, że wyglądają tak samo, jeżeli chodzi o fryzurę, nie? Że wszyscy mają podobne fryzura na piłkarzyka, nie? Tak zwanego. Wszyscy mają tak strasznie podobne te fryzury i zarówno młodzi, jak i ci obecni, bo ostatnio oglądałem jakiś mecz reprezentacji Polski, gdzie był Lato i tak dalej, to mieli zupełnie inne fryzury. Czy Lato, jak dostawał Królem Strzelców, to wyglądał, jakby miał 65 lat, nie? Oni wszyscy tak wyglądali tam, Gadocha i tak dalej, no masakra, ale zresztą... Wszyscy wyglądali jak z Korony Królów. Tak, i te wąsy, ale też niedawno, no oglądałem... To, co zdobyliśmy srebro na... Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Igrzyska Olimpijskie, co ten grał? No to enerdowcy tacy, nie? Kowal zresztą też miał dobrą fryzurę. Tomek Wałdoch, wtedy to były te czasy, kiedy Ryszard Staniek, oni mieli takie fryzury bardzo mocno disco-polowe. Pewnie dzisiaj z tego mają niezły ubaw. Grzegorz Piechna to jest kolejna osoba i to jak równolatek Cristiano Ronaldo, Boże, Ronaldo tego brazylijskiego, ale Grzegorz Piechna dzisiaj można powiedzieć legenda polskiej piłki, bo on przeszedł przez wszystkie te niskie szczeble. Był Królem Strzelców kiedyś, nie? No był Królem Strzelców, była świetna piosenka, było coś takiego, co się nazywało Piłkarskie Oscary w Canal Plus i kumple dla niego zrobili taką piosenkę Grzegorz Piechna, Duma Ligi A. Znajdź sobie to YouTube, ale to jest kapitalne po prostu. Okay. Grzegorz Piechna, Duma Ligi, hej. Duma Ligi, hej. To wiesz, to był chyba jakiś rumuński zespół, miał taki mega... Dragostea Dintei, to Maera, był Maera. Ozon zespół, Dragostea Dintei się nazywała piosenka. No widzisz, ty wiesz wszystko i dlatego cię tutaj zatrudniliśmy. Kolejny wybitny piłkarz urodzony 18 września 1976 roku. Byłem na jego debiucie w reprezentacji Polski. Jego kariera w reprezentacji nie była okazała, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, skończyła się na tym meczu. Byliśmy ze Stanem na tym meczu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeden mecz tylko zagrał. Chyba jeden mecz zagrał, bo zaraz wydawca mnie poprawi, ale wydaje mi się, że gdyby to był quiz, to strzelałbym, że zagrał jeden mecz. Jason Sudeikis, czyli wybitny, tutaj mamy napisane amerykański aktor i komik, ale przede wszystkim wybitny trener Richmond AFC, który poprowadził do wielkich, naprawdę w wielkich meczach ten zespół. Obejrzałem jeden odcinek Ted Lasso. Nie podobał ci się. Odbiliśmy się od niego. Ja się odbiłem po trzech, wróciłem po roku i jestem totalnie zachwycony. Też mi wszyscy mówią, żebym sobie wrócił i też pewnie wrócę. Po prostu... Jakoś na tamten moment, nie wiem, no nie spodobało mi się i sposób grania i tak dalej i stwierdziłem, dobra, mam dużo więcej innych rzeczy do pooglądania, ale myślę, że wrócę, bo też strasznie dużo osób to polecało i mówiło, żeby dać temu szansę. Tak, mi też tak ludzie mówili i tak stwierdziłem, dobra, zaufam i potem się okazało, że się nie można dorwać. Znam ludzi, którzy oglądają już trzeci raz ten serial. Ja tak trochę szkoda mi na to czasu. Teraz oglądam bardzo fajny serial o... Słyszałeś o takim gościu Bernard Tapie, który był właścicielem Olympique Marseille, jednym z najbogatszych Francuzów, rozwijał biznesy, taki facet z klasy robotniczej. To jest miniserial teraz na Netflixie właśnie zatytułowany Tapie. Bardzo fajnie zrobiony. To nie jest w ogóle o piłce. Znaczy tam, wiesz, jakby działalność jego w Olympique Marsylia, on zasłynął zbudowaniem potęgi Marsylii, która grała między innymi z Lechem Poznań. To jest ta słynna historia, kiedy Lech wygrał 3-2 u siebie. A tak, to i pojechał do Marsylii i przegrał 1-6 i tam kilku piłkarzy bardzo źle się czuło, ponieważ pilnowali co prawda jedzenia, ale nie przepilnowali wody. A Bernard Tapie nie lubił niczego zostawiać przypadkowi. A to... Potrójci zostali po prostu. To teraz było... Afera w weekend, widziałem film w Lidze Słowackiej w piłkę nożną. Nie widziałem. Jeden z zespołów zatruł się czymś i to tak naprawdę mocno. Może jedni robaki. Właśnie odmówili im tego, żeby przełożyć mecz. Powiedzieli, że nie mogą przełożyć meczu, więc oni wyszli na to boisko i na boisku żygali po prostu, nie? W trakcie. Może jedli posiłek i powiedzieli, ej, nie, proszę to zabrać, tu są robaki. A ktoś powiedział, nie, no ale przecież teraz się je robaki. Widziałeś w polskiej gazecie, Anna Mucha przecież zjadła robaki. Tak, może oni widzieli polską gazetę. Na pewno mieli tam dzień przed jej ukazaniem się. Tak, zdecydowanie. Oni mieli, wiesz, wcześniejszy dostęp. Na czat zajrzałem na chwilę i o dziwo trafiłem na jakiś fragment odnośnie piosenki rumuńskiej, ci Rumuni Ozon. Jezu, moja siostra ciągle to puszczała.
To mołdawski zespół. To mołdawski, tak? Mm-hmm. Ale oni mają bliskie kontakty, Rumunia i Mołdawia, ze sobą. Więc tak, no mołdawski. Często są myleni. Często są myleni, sobą. To prawda. Zresztą tam, to już nie wiadomo, tam jest kocioł po prostu jeden wielki. W którym się bardzo kotłuje. Stamtąd wszystko, co złe, wychodzi, no. No dobrze, słuchajcie, rok 1960 to jest bardzo ważna data, ponieważ rozpoczęły się pierwsze letnie Igrzyska Paraolimpijskie. A, to ja chciałem dodać tylko, że... Że się urodziłeś wtedy. Nie, że mamy teraz 18 września, ale... Nie zapominajmy o tym, co było wczoraj. Wczoraj była rocznica zdradzieckiego ciosu w plecy przez Związek Radziecki. Był 17 września wczoraj. Tak długośmy na ten dzień czekali z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. A teraz dla ciebie bardzo ciekawa informacja, bo pochodzi z twoich obszarów, z moich zresztą też. Wiesz, że ode mnie z balkonu było widać światła Jupiterów na Stadionie Śląskim? Ode mnie... W linii prostej. Ode mnie nie, bo akurat miałem na drugą stronę balkon, ale gdybym poszedł w bloku, odwrócił się... Gdybyś to... odwrócił blok po prostu? Znaczy, można było pójść po prostu. Nie trzeba było odwracać bloku. Można było pójść po prostu klatkę obok i wtedy patrzeć na Stadion Śląski bezpośrednio. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie był mecz Pucharu Europy. Górnik Zabrze Austria Wiedeń, wygrany przez Górnika 1-0 i został wtedy ustanowiony rekord frekwencji na tym obiekcie 120 tysięcy widzów. To taka polska Marakana. W ogóle ja chciałem powiedzieć, że Górnik niestety wygrał z Ruchem Chorzów 1-0 w derbach Śląska, przez co Ruch jest teraz na 16 miejscu. Dzięki tak wielkie. Zwanym WDŚ? WDŚ? Wielkie Derby Śląska. Aha, dobra, okej. Okay. WDŚ brzmi jak wojewódzka jak, droga średnicowa. Jak WD40. Ale czekaj, 120 tysięcy widzów to sporo, powiem ci. Możliwe, a nie było wtedy koncertu pod Siadło tam? Nie było, bo to był 63 rok. Ale dobra, jaka jest, a wiesz jaki jest rekord? W ogóle jeżeli chodzi o ludzi na stadionie? Ja wiem, proszę państwa, bo sprawdziłem wczoraj 200 tysięcy niecałe w Brazylii. Marakanie. Musiało to być na Marakanie. Tak, to było 200 tysięcy niecałe. Podczas to była Brazylia, Urugwajem? Urugwaj. Tak. I który przegrała Brazylia. I była bardzo mocna cisza na tym stadionie. Tak. Jak makiem zasiał. Jest to opisane bardzo dobrze w książce. Futebol, czyli tam brazylijski sposób życia, coś okay. takiego. Alexa Beliosa. I polecamy wszystkim serdecznie tę książkę, bo dzięki niej można zrozumieć, na czym polega miłość Brazylijczyka do piłki, ale też jakby z przemiany takie kulturowo-społeczne w Brazylii przez pryzmat futbolu opisuje. Mm-hmm. Tobie również polecam. Na pewno ci się spodoba. Podobnie jak spodoba ci się to, że w 75 roku w Pile, spałem w Pile, odnotowano wrześniowy rekord temperatury w Polsce. Zastanawiam się, czy się nie zasadzamy na ten rekord, ale już chyba nie zostanie pobity. Nie. Za mało zostało września. Dzisiaj raczej już się nie plus uda. 34... Ale to jest, wiesz, to jest zadanie kłamu teraz. Jest efekt cieplarniany i jest coraz gorętsza jesień, a lato się przedłuża. A kiedyś to nie było tak. Kiedyś to już mróz był we wrześniu. A tu proszę, bank, 75 rok. No, i mit obalamy. Plus 34, nie prawie 30. Nie mówię takich rzeczy, bo jeszcze ktoś uwierzy. No. Pamiętajmy nie, o tym, chodzi mi bardziej o to, że się, wiesz, mówi, że kiedyś nie było takich temperatur. Ja wiem, że tak się mówi i tak ale dalej. Ale jednorazowo pamiętajmy oczywiście się podnosi o tym, temperatura że ziemi. Klimat a pogoda to są dwie zupełnie inne rzeczy. Brawo. I klimat jest sinusoidą, która sobie od tak leci i różne rzeczy się dzieją, a to, co się w tej chwili dzieje, generalnie nie zapowiada najlepszej przyszłości. Nie? Widać, że Maciek nie kochał się w nauczycielce geografii, tylko jej słuchał. W 1970... Ale jeszcze a propos Piły, to był jeszcze jeden zespół, który śpiewał Pile i to była Piła tango. I to było Strachy na lachy. Piła tango. Nienawidziłem tych piosenek. Nienawidziłem w ogóle Strachy na lachy. Czarna bandera. Tak jak lubiłem bardzo Pijamę Porno i w ogóle Grabarza, zresztą teraz Pijama Porno wydała numer, wypuścili, który brzmi, jakbym się cofnął do 2002 roku. Był znowu w liceum, latał w glanach i chodził na punkowe koncerty. Bardzo fajny numer, natomiast ten okres Strachów na lachy jakoś nie potrafiłem sobie przyswoić. Ale za to amerykańska sonda w 1977 roku musiała przyzwyczaić ludzi i przyswoić im do głów, że jesteśmy tylko taką małą kropką, właściwie małą niebiesko, bladoniebieską kropką w tym teatrze wszechświata. Sonda Voyager wykonała z odległości 11 milionów kilometrów pierwsze wspólne zdjęcie Ziemi i Księżyca.
ja pamiętam to takie zdjęcie właśnie, gdzie są pierścienie Saturna, to już było jeszcze troszkę później, jak ona tam jeszcze sobie dalej doleciała, bo to jest w ogóle sonda, którą bardzo... Pomysł na to, żeby to poleciało w ogóle, to zrobił Carl Sagan, czyli taki naukowiec, ale też ikona pop nauki, pop kultury wtedy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko w ogóle. Gość, który miał taki cykl, który się nazywał Kosmos Space Time Odyssey, który później przejął Neil deGrasse Tyson po nim i zrobił remake tego. Właściwie Seth MacFarlane zrobił jako producent. I wtedy to właśnie było takie słynne zdjęcie, tylko to nie było to zdjęcie, tylko trochę inne, że jesteśmy tą taką bladą, bladoniebieską kropką w Teatrze Wszechświata. Gdzieś tam. 10 lat później, czyli w roku 87, Jerzy Kukuczka jako drugi himalajsta w historii zdobył koronę Himalajów, tak, i Karakorum, wspinając się na wszystkich 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów. I w ogóle... Na każdy z tych szczytów wnosił 50-kilogramowy kamień, żeby one były większe o metr, nie? A pijesz do tego gościa, który wchodził, tak, polskiego Syzyfa, tak? Tak, który wniósł ten kamień do Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie nie wolno takich rzeczy robić, ale dobra, zrobię, po prostu będzie śmiesznie fajnie. Zrobię jakiś performance. Teraz czeka go kara. Teraz będziemy mieli gościa, ale zanim on do nas się tutaj załaduje do studia, to zapraszamy na materiał filmowy. Słuchaj, ja kiedyś wspomniałem o czymś takim, jak troszeczkę wprowadziłbym hiszpańskiej logiki. Znaczy chciałbym, żeby tak miało to miejsce w polskiej piłce nożnej. I chciałbym, żeby ktoś, kto prowadził reprezentację do lat młodzieżową, albo do 19, a później do 21, przechodzi automatycznie do pierwszej. Dzisiaj selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, czy wcześniej Lopetegui, czy teraz De La Fuente, taką drogę przeszli i mi się wydaje, że wiadomo, Luis Enrique nie, no, ale on wygrywał ligę, wszystko, co się dało z Barceloną, ale mi się wydaje, że to byłby taki krok ku temu, by później mieć przygotowanego szkoleniowca na tą. Także ja bym dał, chociaż powiem wam, też nie jestem za tym, ale chciałbym, żeby ten krok kiedyś w Polsce został zrobiony i dałbym to Probierzowi. Jak człowiek gada bez sensu, to szybko leci czas. Do takiego wniosku doszliśmy, dlatego też postanowiliśmy uatrakcyjnić nasze combo i zaprosić gościa. Michał Tekliński, witamy serdecznie z Gold Saver. My już się znamy. Tak, my już się znamy. Tak. No tak, znacie, to sobie pogadajcie. My już się znamy. No właśnie, problem jest taki, że ostatnio były tu sztabki złota, teraz nie ma nic. A czego nic nie przyniosłeś? Czy to jest spowodowane moją obecnością? Nie, znaczy ja przyniosłem coś ostatnim razem i nawet zostawiłem, co było nawet potem pożytkowane na zebraniu zarządu, więc nie było tak, że trzeba było te opiłki zbierać, bo pamiętam, że zbieraliście. O piłkę nożną, tak zwane. Mówisz o tak zwanym płynnym złocie. Płynnego nie przyniosłem, chociaż miałem taki, nawet taki pomysł, że może dzisiaj przyniosę, ale stwierdziłem, że jest zbyt wcześnie, więc płynnego dzisiaj nie mam. Natomiast no, złoto, sztabka złota, jedna uncja, to jest niewielki przedmiot, jak sami wiecie, karta kredytowa. Ją zawsze można mieć przy sobie. Dzisiaj akurat nie mam, bo jest u was po prostu gdzieś tam pewnie na cały czas na aukcji. Z tego co wiem, jeszcze trwa aukcja dla Roberta Dymkowskiego, jeśli chodzi o pomoc dla niego, więc macie sztabkę tutaj. Prawdziwi dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach, jako że my się do nich nie zaliczamy. Oj, bardzo nie. Bardzo lubimy rozmawiać o pieniądzach. Właściwie moglibyśmy rozmawiać tylko cały czas o pieniądzach. To porozmawiamy sobie o poważnym temacie jednak, czyli o tym, że sport kosztuje. Są tak. Bardzo, bardzo ciekawe wyliczenia. Za chwilkę pojawią się kwoty, od których naszym widzom, a również nam samym, zakręci się w albo głowie. Albo staną nam włosy dęba. Jeszcze są, więc mogą stanąć. Znaczy, zależy gdzie. No, w niektórych miejscach są zawsze. No wiesz, jak to jest. Mówi się często, że, no, nie wiem, choćby Igrzyska Olimpijskie zostały wynalezione dla idei, ale dzisiaj to jest wielka maszynka finansowo-marketingowa, na której bardzo dużo różnych podmiotów zarabia pieniądze, zresztą na czym się dzisiaj pieniędzy nie zarabia. I te najpotężniejsze imprezy kosztują i bardzo dużo i generują bardzo duże zyski. Mamy to na ekranie teraz. O właśnie, mówię o Igrzyskach Olimpijskich i jest na przykład Sydney 2000,
ponad 8 miliardów dolarów, czyli to 132 tony złota. Są przeliczniki, czy chodzi o to, że tam jest tyle tego złota w te medale włożone? Nie, absolutnie nie. Tego złota nigdy nie jest tyle włożone. To jest kasa przeliczona, na złoto. Okay. Ile trzeba byłoby tego złota wydobyć po, powiedzmy, dzisiejszych cenach mniej więcej, ile to było wtedy warte. Jak widać zresztą z tego zestawienia, jak widzicie, to jest najciekawsze, że najdroższe imprezy, jeśli chodzi o igrzyska, zresztą nie tylko, bo za chwilę pewnie dojdziemy też do Mistrzostw Świata, co to jest absolutnie rekord w piłce nożnej, to tutaj te państwa, które, powiedziałbym, zaliczają się do takich, no, które mówimy o charakterze mniej demokratycznym, tak bym powiedział, one wydają zdecydowanie najwięcej kasy, jeśli tylko mają taką możliwość. No tak, Japonia, tak... zdecydowanie. Ale widzę, że Japonia i Rosja dokładnie tyle samo zrobiły. 973,74 tony złota w Soczi i w Tokio. Soczi 2014, Tokio 2020. Tak, chociaż tam zdaje się, że jest jakiś błąd w przeliczeniu, bo zobacz, że... może uwzględnili inflację. Coś się wpadło, bo Pekin i Soczi to są najdroższe, jeśli chodzi o miliardy, a przeliczenie na złoto, być może tam się jakiś chochlik wkradł na ostatniej pozycji, bo to byłoby raczej mniej, 35 niż 60, nie? Więc to jest chyba chochlik. No ale tak, to zdecydowanie najwięcej kasy kosztowały, jeśli chodzi o igrzyska, te w Soczi i potem w Pekinie. No ale... A to bardzo duże przybicie. Czemu taka różnica? Skąd takie koszty? Dlaczego to aż tyle kosztuje? Znaczy, co tam jest, jakby, co wchodzi w skład? Znaczy, wiecie, same mistrzostwa sportowe jakiekolwiek, czy igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa świata w piłce nożnej, czy nawet mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy w Polsce i Ukrainie, gdzie w 2012 to też... One generują jeszcze dodatkowo taki boost gospodarczy dla każdego kraju, nieważne, czy on jest demokratyczny, czy nie. Mhm. Bo wtedy powstaje bardzo, inwestowane są mega pieniądze w infrastrukturę. Tak? Trzeba zbudować, Polsce to było widać. Trzeba schować. Tak? No, było widać, szczególnie jak zaczęli remontować drogę z Katowic do Warszawy, pamiętam, i jechało się 7 godzin. No, widać dzisiaj, nie? Bo ja z Wrocławia ten przyjeżdżam. Efekt jest zawsze troszeczkę odłożony w czasie. Nie? Tak. Ja z Wrocławia już teraz się jeździ tutaj około 3,5 godziny, a pamiętam, że... No, to zależy, o której porze, ale tak, a kiedyś, pamiętam, to poniżej 5 zejść było trudno. Masakra. Teraz tyle się jedzie pociągiem tam. Tak, dokładnie tak. Pociągi akurat jeżdżą coraz dłużej, no ale to już jakby zupełnie inna historia, chociaż kolej jako jeden z środków transportu w czasie takich imprez, może nie w Polsce, ale generalnie na świecie, czy w ogóle komunikacja zbiorowa, jest wtedy też mocno doinwestowana, no powstają metra, na przykład metro powstało w Katarze. W czasie, no, specjalnie pod mistrzostwa. W Warszawie też, w całej Polsce w ogóle. Ale ktoś mówił, że jak już ci wszyscy ludzie stamtąd wyjechali, to nie będzie kto miał nim jeździć. No, ale to jest... To prawda. Prawdopodobnie tylko ten pracownik obsługi. Ja właśnie o to się chciałem zapytać, jak to jest właśnie z tymi obiektami sportowymi, bo ja widziałem, niedawno ktoś wrzucał z Soczi, że to jest zarośnięte, w ogóle nikt z tego nie korzysta, że to parcieje, że odpada to, że w ogóle, no, po prostu to jest nieużytkowe. No ale tak jest, tak może być, jeśli nie ma do tego jakiegoś dłuższego planu. No, w Polsce też powiedziałbym, że są takie przypadki, może nie aż tak drastyczne jak w Soczi, ale w Polsce też jest, te miasta, które wybudowały stadiony, często też nie mają pomysłu na to, co z tym stadionem zrobić, jak go wypełnić. Nie mają takiego potencjału, jeśli chodzi o drużynę ligową, na przykład, żeby przychodziło tyle osób. A może Roni Ferrari przyjść i zaśpiewać, ona by tak chciała. Z jednej strony to jest odwieczna idea, wiesz, tak jak kiedyś było, czy reprezentacja ma grać na wielkim stadionie śląskim, gdzie był ten bity ten rekord, czy ma grać na malutkim stadionie Legii, gdzie po prostu jest bardziej kompaktowo, jest lepsza atmosfera, no ale w momencie, kiedy powstał Stadion Narodowy w Warszawie, to się rozwiązało. To są różne idee zawsze, czy grać na przykład, nie wiem, we Wrocławiu, w Gdańsku, żeby ta reprezentacja była trochę taką reprezentacją wędrującą po kraju. Ja myślę, że dzisiaj to żadne miasto chętnie reprezentacji by nie przyjęło, bo patrząc na jej poziom sportowy, to ale ten spór troszeczkę schodzi na dalszy plan. Teraz a propos reprezentacji, przypomniało mi się a propos jednego stadionu, że jest ogłoszona, nie pamiętam który, chyba albo we Wrocławiu, albo w Gdańsku teraz, że jest ogłoszona trasa Dawida Podsiadło i
ona koliduje z tym, że na tym stadionie albo zagra Dawid Podsiadło, albo będzie mecz rewanżowy. Znaczy, że będzie mecz, jeżeli... Nie wiem, czy to reprezentacja, czy ktoś, czy jakiś zespół miałby przejść dalej. Więc oni stwierdzili, że raczej nie przejdzie ten zespół dalej. Więc na sztywno jest tam Dawid Podsiadło już umówiony, nie? Tylko nie właśnie nie pamiętam, no tak, który stadion. Zdaje się, że w Polsce póki co najlepszym zapełniaczem stadionów jest w tej chwili Dawid Podsiadło. Zdecydowanie. Ale stadion... Rząd powinien grać w reprezentacji. Zdecydowanie. A stadion też się wlicza w te wszystkie... Tutaj. Budowy stadionów też, tak, tak. One też są ujęte w tych kosztach, chociaż one same te areny sportowe, koniec końców, one na przykład bo to pamiętam takie wyliczenia z tych mistrzostw Europy w Polsce, które były. Polska wydała na wszystkie inwestycje związane z Euro 2012 około 100 miliardów złotych wtedy, ale tylko 4% z tego to był koszt stadionów, nie, samych. Więc cała reszta poszła na drogi i różnego rodzaju tego typu historie. No to Katar wydał więcej z tego, co widzę tutaj. Katar to wydał, Katar wydał tyle, ile rocznie wydobywa się złota mniej więcej. My w tej chwili rocznie wydobywamy dokładnie tyle złota, ile oni wydali na organizację całych mistrzostw świata. Musieli jeszcze zapłacić kibicom z różnych krajów, żeby przyjeżdżali i się przebierali. Kibiców na przykład Argentyny. To jest dodatkowy koszt pewnie, nie? To jeszcze jak zobaczycie te ostatnie mistrzostwa świata, to jest jakby kolosalna różnica, jeśli chodzi o koszt organizacji w stosunku do pozostałych. Natomiast tak, żeby jeszcze zobrazować trochę lepiej może, to Polska w zeszłym roku, bo to sobie sprawdziłem, Polska, cały produkt krajowy brutto Polski, czyli wszystko, co wyprodukowaliśmy i wartość tego wszystkiego, to było około 740 miliardów dolarów, czyli właściwie oni zbudowali, fundeli sobie imprezę trochę mniej niż 1/4 tego, ile my jako cały kraj, prawie 40 milionowy w gruncie rzeczy, wyprodukowaliśmy w całym zeszłym roku. Nie? Więc to są trzeba mieć fantazję. No. Zupełnie kwoty nieporównywalne, chociaż oni, jeśli chodzi o stadiony, to tam przynajmniej, co najmniej jeden, bo nie pamiętam, był taki w pełni mobilny. Oni zbudowali go z kontenerów po to, żeby go potem móc rozebrać, jak będzie potrzeba, albo go przenieść. W Austrii chyba też był taki w Klagenfurcie, tak trochę wyglądał jak Toj. Zainspirowały te kraje arabskie się przez ten Katar i teraz mamy najlepszą ligę świata tam. No myślę, że tam się duża rywalizacja toczy pomiędzy nimi o to, kto, że tak powiem, ma bardziej błyszczeć na tym rynku i kto ma być bardziej znany dzięki temu na całym świecie. No tak, nożna, wiadomo. Jedni mieli Katar, Mistrzostwa Świata, a drudzy teraz mają sięgają zawodników. Tak. Ściągnęli kilkudziesięciu piłkarzy. Na co jeszcze idzie ta kasa? No, mówiliśmy o stadionach, infrastrukturze, sędziów. W jakimś sensie pewnie też, bo trzeba im za to zapłacić, ale no, do tego idzie oczywiście gigantyczna promocja tego wszystkiego, no i gigantyczne pieniądze tak naprawdę idą, znaczy gigantyczne, pewnie dla nas gigantyczne, no już nie porównywalne z budową stadionu, ale w sumie jak się to wszystko pozbiera, to jest na promocję kraju, na wsparcie, bo to jest nie tylko boost gospodarczy dla kraju, nie? Dla wielu, przecież dla Polski to Euro 2012, prawie 12 lat temu. 12 lat temu. Tak, ono nie było po to, żeby, przecież nikt tam się nie udził, że Polska zdobędzie Mistrzostwo Europy. Myślę, że, znaczy kibice pewnie mieli nadzieję, ja też, ale raczej nie. Chodziło bardziej o to, żeby dostać tego kopa inwestycyjnego, żeby móc po pierwsze poprawić swoją reputację na arenie międzynarodowej, po drugie, żeby rzeczywiście móc pozyskać pieniądze. I dzięki temu zbudowaliśmy największy basen na świecie, basen narodowy. Tak, na przykład. No, we Wrocławiu zresztą... Też zalało? To nawet nie... Nie, ale we Wrocławiu jak budowano stadion, to jest stadion wbudowany, obok jest taka wielka, gigantyczna działka, która kiedyś miała być spożytkowana na jakieś centrum handlowe czy coś, okay. Ale to nie wyszło, więc to jest ta jedna z najdroższych takich polnych działek. Znaczy mi się ten stadion we Wrocławiu tylko z kabanosami kojarzy, nie wiem czemu. No, teraz tak, chociaż... A kiedyś były inne skojarzenia, bo on ma taką membranę dookoła z siatki zrobionej, to ona miała się nigdy nie brudzić, ale... Ale widzieliśmy, że sam Puchar Świata jako taki, jeśli chodzi o wartość jego finansową, tak, nie jest jakoś bardzo dużo wart. 161 tysięcy dolarów. Nie, 6 kilo waży. Tak, bo on jest pusty w środku. A gdyby on był ze złota, tak jak tutaj podajemy, próby nie z czystego złota, tylko z 3/4 złota tego w tym jest,
Gdyby był wypełniony w środku, to ważyłby około 60-70 kg, nie? A on aż waży. Tak, tak, tak. Gdyby tam rzeczywiście było to złoto, to on tyle by ważył. Natomiast no waży tam. Wiesz, około... że to jest ciekawe, bo ja zawsze myślałem, że on jest pełny. Nie. Tak? No on wygląda taki trochę, jakby był pełny. No tak wygląda, jakby był bardzo masywny. Powiem ci, jak będę go trzymał, jak wygram te Mistrzostwa Świata. Już nie jako zawodnik, pewnie jako trener. On jest pusty w środku, jest z tego złożony, jest ten lasno polski. Ze złota ten pierwszy, który się nazywał ten Puchar Nike, czy Puchar Rimeta, tak ten inny pierwszy. Taki ze skrzydełkami. Tak, tak, tak. To on... Był jakiś inny? No, był, tak, okay. Tak, tak. On został dwa razy ukradziony zresztą. Zresztą pierwsza kradzież tego pucharu jest całkiem ciekawą historią, za chwilę może o niej. Natomiast ten pierwszy był ze srebra, był pozłacany, nie? Natomiast od roku 74 mamy ten, a do 70 mieliśmy ten pierwszy podstawowy, który rzeczywiście, jak Anglicy chcieli zbudować właśnie jako pierwszy z krajów po II wojnie światowej, który był zaangażowany w II wojnę światową. W 66 roku, gdy były Mistrzostwa Świata, z wielką pompą właśnie liczyli na ten wielki boom, który Mistrzostwa Świata mogą u nich wywołać. Chcieli też... Wygrali wtedy, nie? Wygrali ostatecznie, natomiast chcieli, tak bardzo chcieli te Mistrzostwa Świata, że postanowili przekonać Federację Piłkarską do tego, żeby im wcześniej przysłali ten Puchar Świata, żeby oni zobaczyli, żeby ludzie mogli zobaczyć na wystawie. No i go wystawili, tam były warunki, jakie muszą spełniać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, żeby przypadkiem nic się nie stało. I oczywiście chlast. Ktoś buchnął. To była afirmacja po prostu, no. Dlatego wygrali, ponieważ stwierdzili, no już, skoro jest on już u nas, no to znaczy, że jest już u nas, musimy wygrać. Nie? No, i... Chyba w Anglii była taka historia, że Puchar Anglii był wystawiony na wystawie sklepowej w Birmingham, o ile dobrze pamiętam, i też ktoś go zawinął stamtąd. A co najciekawsze, znalazł go, bo ten puchar się odnalazł. Potem ukradziono go drugi raz, ale już nie Anglikom, ale... Znalazł go Polak pewnie. Nie, znalazł go Ryszard Petru. Znalazł go piesek. Piesek? Znalazł go piesek, on był zakopany, jakiś pan sobie wyszedł zadzwonić. Jak historia od Guya Ritchiego, nie? Znalazł go pies Łajka, który wrócił z kosmosu. Pies Pickles go znalazł. Pickles! Mr. Pickles! Jest taka kreskówka, jakby coś polecam. Może, no pan sobie wyszedł z psem zadzwonić, bo wtedy się dzwoniło z budek telefonicznych, jego pies zaczął coś kopać gdzieś pod drzewem, on to zaczął odkopywać, zobaczył, co to jest, bo się wystraszył na początku, co on tam, no to różne rzeczy może pies wykopać, a tam się okazało, że Puchar Świata, więc tam, natomiast tego, kto ukradł, nigdy nie znaleziono, swoją drogą. No dobrze, słuchaj, to chyba wszystko ładnie nam wyłuszczyłeś. Tak, 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 tak. Pamiętajcie tylko jeszcze o jednej ważnej informacji, to jest oczywiście kod rabatowy Kanal Sportowy, pisane razem. Zarejestruj się na goldsaver.pl i odbierz 100 zł. Szczegóły w linku. W linku, natomiast tak, jeśli ktoś ma ochotę zacząć zbierać na złoto, to teraz już dzięki Goldsaverowi każdego na to złoto stać, bo od małych kwot można sobie kupować złoto i zbierać na sztabkę uncjową, już z czystego złota, z czystszego niż ten Puchar Świata, który tutaj widzicie na... Ja mam odłożone specjalnie na to już 60 zł. No, to można już wpłacać, bo od 50 można już kupować złoto. Okay. No. Michał Tekliński z Goldsaver był waszym i naszym gościem. Teraz też prawdziwe złoto, czyli Zbigniew Boniek o reprezentacji Polski. Złote usta. Tak jest. Cześć. Bardzo negatywnie. Muszę powiedzieć, że już nie chodzi o to, bo ja uważam, że jak jest dobra drużyna, to prawie z każdym trenerem można wygrać i każdy trener pomoże. Natomiast tutaj jest tak, że trener absolutnie ślizgał się przez pół roku czy przez 6 miesięcy. Przyjeżdżał do Polski tylko wtedy, kiedy miał jakiś obowiązek, nie traktował pracę poważnie. Według mnie myślał, że sobie poradzi z tym swoim CV. Nie zdiagnozował problemu dobrze. Do tego że nasi, ta drużyna jest troszeczkę taka według mnie wypalona, nie widać entuzjazmu w tej drużynie, jakby tak policzyć, jak wychodzą na boisko, to mają ponad 1000 meczów wszyscy razem, czyli to jest bardzo dużo, nie widać takiej iskry w oczach, nie widać chęci, chcemy wygrać za wszelką cenę, to co było w 2016, 18, 14, ta drużyna musi zostać odmłodzona i wystarczy pomyśleć, że w 2016 roku ta drużyna no, na kluczowych pozycjach miała tych samych zawodników, co miała teraz. No to tak, nie, tak się nie da. No to czasami trzeba mieć odwagę, zrobić pełne
pewne zmiany. No, muszę powiedzieć, że nie znał zawodników, poza tym jego sposób bycia, no, przykro to stwierdzę, ale jego sposób bycia, no, nie pasował do nas, do naszej mentalności, do naszej krytyki, do naszych piłkarzy i no, poniósł konsekwencje, nie jest już trenerem reprezentacji. Witamy was ponownie. Cały czas jesteśmy w kręgach poważnych rozmów. Niepoważnych jeszcze będzie. Proszę się o to nie martwić. Nie, no właśnie będą dopiero poważne rozmowy. Teraz to były takie, wiesz... Będą poważne... Na chwilę. Będą poważne, bo o poważnych znaleziskach, jeśli to masz na myśli. A teraz tak. Jest już z nami Marcin Możdżonek. Dzień dobry. Cześć Marcin, witamy ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć i czołem. Jak się czujesz w kraju mistrzów Europy? Dobrze, bardzo dobrze spałem. To była dobra noc, druga dobra noc. Nasi siatkarze wrócili. Ja jestem super zadowolony. Czy można powiedzieć, że Polska w końcu dźwignęła się z kolan? Ojej, miały być poważne rozmowy. Tak, wstajemy. Z nami tylko poważnie. Na razie wstajemy z kolan, zobaczymy. W Paryżu mam nadzieję, że wstaniemy w końcu już wyprostowani. To jest taki sukces... po który kadra poszła jak po swoje, taki wzięty na swoich warunkach, jakbyśmy już tak przeszli trochę do podsumowania tego turnieju. Jako były reprezentant Polski, jako człowiek, który po prostu zna się też na tym lepiej od nas, jakie są twoje takie na gorąco odczucia po tych mistrzostwach? I tak i nie, i poszła po swoje i też niekoniecznie. Nasza kadra jest budowana, ten zespół pod wodzą Nikoli Grbicza jest budowany pod Igrzyska Olimpijskie i to widać. Nikola ma swój plan, który bardzo konsekwentnie realizuje i bardzo mi tym, muszę powiedzieć, imponuje, bo nie słucha się nikogo i idzie jasno obraną drogą do celu, jakim są Igrzyska właśnie przyszłoroczne. W tym roku zagraliśmy Ligę Narodów, w której graliśmy kapitalnie, wygraliśmy ją. Teraz zagraliśmy w turnieju Mistrzostw Europy, który jest chyba docelowym takim turniejem, bo to był turniej prestiżowy. To jest turniej, który chce wygrać każda licząca się reprezentacja w Europie. Więc bardzo się cieszę, że to stało się naszym łupem. Zaraz przed nami są kolejne kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, ale tak naprawdę one nie mają aż takiego wielkiego znaczenia, bo my na ten turniej i tak pojedziemy i tak, nawet jakbyśmy przegrali wszystkie mecze w tym turnieju kwalifikacyjnym, ale tego nie będzie, my nie przegramy. To my i tak jesteśmy tak wysoko sklasyfikowani w rankingu, bo na pierwszym miejscu w Światowej Federacji, więc my na Igrzyska tak czy siak jedziemy. Czyli to była trochę inna chyba sytuacja niż kiedy ty razem z zespołem sięgałeś po mistrza Europy, bo gdzieś tam widziałem twoją wypowiedź, gdzie mówiłeś, że wy wtedy byliście zespołem, który absolutnie nie pretendował do miana mistrzów, że przyjechaliście może nie tyle nieprzygotowani na te mistrzostwa, co nie mieliście najlepszych swoich zawodników. Widziałem taką właśnie wypowiedź twoją. Czy teraz było inaczej? Teraz było inaczej, to prawda. W 2009 roku leciliśmy do Turcji na Mistrzostwa Europy w dość okrojonym składzie. Nie było Mariusza Wlazłego, nie było Michała Winiarskiego. Sebastian Świderski, obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tuż przed turniejem zerwał ścięgno Achillesa, więc byliśmy tym podłamani. Przygotowani oczywiście byliśmy, ale absolutnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z potencjału, jaki w nas drzemie. Cały turniej też się ułożył też i szczęśliwie dla nas tak, że z meczu na mecz się nakręcaliśmy, trafialiśmy na odpowiednich przeciwników po kolei. Wygraliśmy wszystkie mecze, no i wielka radość. A obecna drużyna, ona jechała już z nastawieniem i oni sami się nastawiali, trenerzy, związek i oczywiście my, kibice teraz, przepraszam, że oni mają jechać po medal, najlepiej po złoty, bo mają tak duży potencjał sportowy, są na to gotowi, oni są już tak silnie psychicznie i mentalnie, że oni dźwigną każdą presję i nawet jak nadmuchamy im 100 baloników, to oni i tak sobie z tym doskonale poradzą, co udowodnili właśnie w meczu finałowym, gdzie wyszli jak po swoje, bo wygraliśmy 3-0, owszem, ale to nie był wcale łatwy mecz. Włosi grali do samego końca, do ostatniej piłki. Oni walczyli, oni cały czas realizowali konsekwentnie to, co mieli zrobić na boisku, ale my byliśmy zawsze krok przed nimi. To my wywieraliśmy dużą presję na zagrywce,
to my trzymaliśmy to ciśnienie i muszę powiedzieć, że nie widziałem jeszcze tak dobrze grającej reprezentacji Polski, która przez trzy sety od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego potrafiła utrzymać koncentrację, presję i tak wysoki poziom i tak wysoką jakość gry. Jak polska reprezentacja sięgała po tytuły Mistrzów Świata, to niektórzy pytali, to po co tej kadrze Wilfredo Leon, skoro ona jest tak dobra? Teraz już chyba wiemy po nie co. Pyta. MVP turnieju też chłopak mówi, że to jest największy sukces w jego karierze, ale ma nadzieję, że jeszcze nastąpi ten większy, czyli złoto Igrzysk Olimpijskich. Mówimy o siatkarzu absolutnie fenomenalnym. Zgadza się. Wilfredo jest pięknym dopełnieniem naszej reprezentacji. To, co nie wyszło w poprzednich latach, czyli Igrzyska Olimpijskie w Tokio, a w 2021 roku, kiedy wielu kibiców, ale też chyba i niektórzy ludzie ze sztabu szkoleniowego myśleli, że Leon rozwiąże wszystkie problemy, a tak wcale nie jest. Teraz Nikola Grbicz pięknie go wkomponował do zespołu, bo Leon jest oczywiście siatkarzem, który ma ponadprzeciętne warunki fizyczne, motoryczne, niesamowicie atakuje, powtarzalność na serwisie. Gdyby nie jego serwisy, pewnie byśmy tego finału nie wygrali w Rzymie, ale ma też swój jeden może mankament, który trzeba umieć odpowiednio schować. No, Leon nie jest orłem może w przyjęciu, radzi sobie, ale są dużo lepsi. I w tym turnieju Mistrzostw Europy było widać, że w jednym spotkaniu chociażby z Serbami, gdzie zaczął się męczyć, Serbowie znaleźli tą jego słabość, zaczęli to wykorzystywać. Nikola Grbicz momentalnie zareagował, wpuścił innego zawodnika i dziura została załatana. Ale tak, Leon to jest zawodnik, którego tak naprawdę, proszę mi wierzyć, każda reprezentacja, każdy klub by chciał mieć w swoich szeregach. I cieszmy się, że zdecydował przyjechać do Polski, ożenić się z Polką, założyć tu rodzinę, zamieszkać i grać dla naszej reprezentacji. Uwiodła go Polka po prostu. Uwiodła. Totalnie. A mówiłeś o... Uwiodła go Polska. Tak, mówiłeś o orłach, że nie jest orłem w przyjęciu, ale z tego co wiem, to reprezentacja Polski jest orłami w przyjęciu, bo nikt nie dał rady przyjść tutaj dzisiaj. A nie, no, na takich przyjęciach to faktycznie tutaj mamy samych jastrzębi. Chciałem ciebie zapytać o, bo jest taka fotografia, na której wszyscy świętują ten sukces, a w górze jest trzymany czek na 500 000 euro i bardzo mi się spodobała taka dyplomatyczna wypowiedź Sebastiana Świderskiego, mam ją tutaj przed sobą. Powiedział coś takiego, mamy swój wewnętrzny regulamin, który mówi, jakie to stawki. Na pewno jednak siatkarze będą usatysfakcjonowani, ale my możemy tylko pomarzyć o takich pieniądzach, jakie są w piłce nożnej. Rozumiem, że to jest... mówimy o dwóch różnych rodzajach premii, czyli premia, jaką się dostaje za zdobycie tego tytułu i też premia pewnie wyznaczana przez federację. Tymczasem no, mamy aferę w piłce. Ciężko się do tego nie odnieść, bo gdzieś pobrzmiewają echa tej afery związanej z 40 milionami. Cały czas mam wrażenie, że nie wiadomo, kto ją zaproponował, kto ją chciał przyjąć, kto jej nie chciał. Mamy duży dysonans. Myślę, że to jest wielki sukces siatkówki dzisiaj. Jeszcze w kontekście, w jakim osadzona jest piłkarska reprezentacja Polski, bo no, nie oszukujmy się, gdzieś ta rywalizacja cały czas się toczy. Siatkarze odnoszą sukcesy, a piłkarze w ostatnim czasie, nie chcę powiedzieć, że nie odnoszą sukcesów, bo bardzo dawno ich nie odnosili, ale przysparzają nam dużo poczucia takiego zażenowania i wstydu tym wszystkim, co się dzieje wokół reprezentacji. No trochę tak niestety jest. Ja już wyrosłem z jakiegoś rywalizowania między siatkówką a piłką nożną, bo to jest mylenie dwóch różnych systemów walutowych. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z różnicy potencjałów i zasięgu chociażby globalnego dwóch dyscyplin. Jeżeli chodzi o wątek premiowy, to muszę powiedzieć, że jestem jako były reprezentant, jako były kapitan reprezentacji Polski, jestem zażenowany tym, co się wydarzyło podczas Mistrzostw Świata, całą tą aferą premiową, gdzie trzy strony przegrały tak naprawdę, strona rządowa, piłkarze i związek, bo nikt nie potrafił tego rozwiązać. Tak jak ja grałem i zapewne jest też tak teraz w reprezentacji siatkarzy, premie są dzielone bardzo... bardzo szybko i bardzo sprawnie, bo wszyscy dostają w zasadzie taką samą kwotę, bo każdy włożył pracę, wysiłek na swój sukces, więc tutaj nie ma żadnej gradacji i nie ma wyróżniania jakiegoś specjalnego innych zawodników. Tak to powinno być załatwiane. W końcu gramy w koszulkach z orzełkiem, reprezentujemy nasz kraj, a zarabiamy w klubach i tam faktycznie można doceniać danego zawodnika czy zawodników.
Może te 40 milionów po prostu dajmy siatkarzom, nie? Skoro tam ci się nie potrafią dogadać, czy ktoś już je przytulił. Bo nie wiadomo, czy nie zostały już wydane. Marcin, na koniec chciałem ciebie zapytać o taką rzecz. Gdzie widzisz największy potencjał jeszcze, w którym ta kadra może pójść do góry? No bo kto się nie rozwija, ten stoi. To jest takie powiedzenie w sporcie chyba dość częste, bez względu akurat na dyscyplinę. I pytanie brzmi, co jeszcze zrobić? Trzeba, nad czym trzeba popracować, żeby było złoto na igrzyskach? Siatkówka to jest taka wredna gra, bo to jest gra błędów. Kto ich popełnia mniej, ten wygrywa. No, zresztą jak też w wielu dyscyplinach sportu. Mecz finałowy, mecz z Włochami, który mieliśmy okazję oglądać w Rzymie, był naprawdę bliski ideału, bo graliśmy naprawdę perfekcyjnie, chociaż w siatkówce my wszystkie elementy wykonujemy dobrze, bo mieliśmy regularność serwisu, mieliśmy bardzo dobry atak z pierwszej piłki, dobry atak z kontrataku, świetnie ustawiany blok, mieliśmy dobrą obronę. W zasadzie jeden element, który jest jeszcze może do takiej znaczącej poprawy, chociaż to źle zabrzmi, bo oni naprawdę dobrze grają, to jest obrona. A każdy z tych elementów, które wymieniłem, musi być szlifowany, musi być poprawiany. Chociażby o jedną piłkę lepiej, o jakiś jeden skok lepiej, o jedno ustawienie się w obronie, w przyjęciu lepiej. I tym zrobią jeszcze większą różnicę. Teraz już zostały tylko detale. Ja jeszcze chciałem się ciebie zapytać jedną rzecz, bo mówiłeś tutaj, że końcowe pytanie. Proszę bardzo. A ja się chciałem zapytać, z kim ostatnio się pokłóciłeś na Twitterze? Bo jesteś znany z tego, że... A ty się tam kłócisz cały czas, bo mnie nie ma od 5 lat na Twitterze. Nic się nie zmieniło w tej kwestii? Cały czas tam wymierzasz razy? Nie, w kotle musi wrzeć. To jest wspaniała przestrzeń. Oczywiście wiele osób trochę zbyt poważnie bierze to, co tam się dzieje. Przecież to jest tylko medium społecznościowe, w którym można sobie użyć, trochę pośmieszkować, potrolować. Ale czy ty trolujesz? Bo mówi się, że troluję. Marcin, bo mówi się, że Zbigniew Boniek jest taką postacią, że wrzuci tweeta i idzie spać. I rano patrzy, co też Polska albo nie na temat patrzy tego tweeta, albo nawet nie patrzy, co też Polska na temat tego tweeta sądzi. Zdarzyło ci się coś takiego? No, zdarzyło mi się kilka takich tweetów. Z jednych jestem może dumny, z drugich może trochę mniej, ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo ciekawa przestrzeń. Ja dzięki Twitterowi poznałem mnóstwo ludzi, nie tylko internetowo, nie tylko o tej sferze cyberprzestrzeni, ale potem i w realu. Kapitalne medium. Jest szybka akcja, reakcja. Można coś powiedzieć, skomentować. To jest medium idealne, stworzone dla mnie. Ja nie lubię pisma obrazkowego, jakim są chociażby inne portale, czy tam krótkich filmików. Wolę coś szybko napisać, skomentować. Może czasami za szybko, ale no trudno. Gdzie drwa robią, tam wióry lecą. Czyli jak w siatkówce. Przyjęcie, wystawienie i... I Maja Staśko. I Maja Staśko. I uderzenie. Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski, był waszym i naszym gościem. Bardzo tobie dziękujemy, Marcin. To była duża przyjemność z tobą pogadać. I ściskamy kciuki, trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszej siatkarskiej reprezentacji. Dzięki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Cześć. Mój drogi, mam dla ciebie bardzo ciekawą rzecz z rynku nieruchomości, a mianowicie, gdybyś chciał przeprowadzić się do Wrocławia, to są tam... Jadę tam za 3 dni. Właśnie przeprowadzasz się. Płytę robię tam, więc cały czas... Wielką płytę? Tak, z wielkiej płyty. We Wrocławiu można... Wrocław jest Linowiec, taki budynek, też chciałem ci powiedzieć taką ciekawostkę. A czy to jest tam właśnie w Linowcu, gdzie można wynająć pokój za 1370 zł? Raczej nie byłoby nie. W tym nic nienormalnego, gdyby nie to, że ten pokój ma niecałych 9 metrów kwadratowych. To też nie byłoby nic nadzwyczajnego. Gdyby nie to, że łącznie podobnych pokoi w tym mieszkaniu jest 25. Znaczy, bo to jest po prostu 1/25 mieszkania. Były takie miejscówki. Były takie miejscówki, ale one nie były wcale pokojami do wynajęcia. Były po prostu domami uciech. Tak się tworzy, takie pufy tak zwane. To, co się teraz właśnie we Wrocławiu porobiło, no jest to masakra. Tam są 4 łazienki, z tego co wyczytałem, 2 kuchnie, 4 łazienki, 2 kuchnie i 25 pokoi. Podzielili dom, znaczy mieszkanie, ja nie wiem ile dokładnie ma metrów to mieszkanie, ale to można chyba łatwo policzyć, około 250-300 metrów gdzieś, skoro 25 pokoi się tam mieści, bo też są pokoje dwuosobowe i one są tańsze. I
Nie wiem, to jest chów klatkowy po prostu. Tutaj. Przypomina mi to, oglądałeś film Babylon? Tam jest taka... Nie, właśnie nie widziałem Babylon. Tam jest taka scena, właśnie jak jeden z bohaterów wchodzi do... To jest Brandon Fitton i z Margot Robbie, nie? Tak, wynajętego pokoju. A taki... Mam mieszane uczucia, cały czas mi się ten film nie ułożył w głowie. Jestem ciekaw, czy ci się spodoba, ale to jest najlepsze, słuchajcie. Biuro Nieruchomości zachwala, że mieści się ono w dobrej lokalizacji. Chyba biuro, a nie to mieszkanie. Na Starym Rynku, niedaleko Biedronki, to jest w Polsce najważniejsze. Tak, jest na pewno w ofercie też odkurzacz w tym mieszkaniu. Na portalu otodom.pl pewne biuro nieruchomości wystawiło kilka ogłoszeń z pokojami na wynajem we Wrocławiu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oferowane pokoje w większości mają po kilka metrów kwadratowych. To jest patodeveloperka. Są częścią 25-pokojowego mieszkania. A propos patodeveloperki, to teraz informacja o PKP z Włocławka. PKP na dworcu kolejowym we Włocławku. Pojawiły się płaskie tablice informacyjne z alfabetem Braille'a. Brak charakterystycznych wypustek sprawia, tutaj domyślam się, że po prostu sprawia, że to nie jest alfabet Braille'a. Znaczy ja jestem oburzony, że nie ma alfabetu Morsa na tych na wypustkach czy gdziekolwiek. Nie są podawane komunikaty w alfabecie Morsa. Niewidomi nie są w stanie zapoznać się z treścią, która się na nich znajduje, więc sens, myślę, że sens tych tablic jest po prostu fenomenalny, a to jest idealne odzwierciedlenie naszego kraju. PKP odpowiedziało, i to jest hit, że tablice są tymczasowe. A że... Myślę, że to jest jakieś usprawiedliwienie. Ja myślę, że po prostu te tablice są opóźnione. Po prostu mają tam kilka miesięcy opóźnienia i o to chodzi. Okej. One dojadą kiedyś. Wyobraź sobie, że mamy kolejnego gościa i wiem, że to jest twój konik. Nie, jaki mój konik? Gdzie? Ten temat. UFO. A, że UFO? Że kochasz UFO. No że nie jest UFO, tylko UAP, mój drogi. W tej chwili już się nie mówi UFO, tylko UAP. Okej. Ponieważ UFO kiedyś było, teraz jest UAP. No to proszę, jest z nami gość na łączach. Dzień dobry, witam. Floor is yours. Dzień dobry, UFO też się mówi, w Stanach też. Robert mówi. Bernatowicz jest z nami. Jak widzimy, tam coś za tobą promieniuje. Ja nie wiem, czy to... No coś się świeci, Viva jest tam napisane. Tak, ustawiłem trochę widowiskowych zabawek z tyłu, żeby było ciekawiej. No bo żeby ten kadr był ciekawszy, w końcu chodzi o widowisko. Tak, ale właśnie jak to jest z tym UFO i UAP? Bo u nas w Polsce to były NOLE tak zwane, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, z tego co pamiętam. A teraz jest taka nomenklatura, że powinno się mówić UAP, ponieważ UFO już jest takie trochę niepoważne. Tak, tak, dlatego że to od Pentagonu. Pentagon się wystraszył, a dokładniej mówiąc urzędnicy Pentagonu, kiedy mówili o UFO, to ludzie traktowali to po prostu tak, jak się traktuje filmy z Hollywood i uznali, że ten skrót jest trochę, no bym powiedział, ośm. Tak? Stworzyli coś takiego, co właśnie skrótem UAP, czyli Unidentified Aerial Phenomena, tak? Czyli tam takie jakieś powietrzne fenomeny, ale to tak naprawdę jest oczywiście UFO i myślę, że nie uda im się zatłuc tego skrótu UFO. W Polsce też nie wiem, czy NOLE, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, czy to się tak przyjęło mówić, raczej się mówi, wszyscy mówią UFO, także tutaj nie bałbym się tego skrótu UFO. UFO to UFO, przylatują obcy na Ziemię, trzeba mówić to otwartym tekstem, co się kryje trzeba za UFO. Trzeba do nich mówić otwartym tekstem. Rzekome szczątki pozaziemskich istot zaprezentowane w Meksyku podczas poświęconej niewyjaśnionym zjawiskom sesji meksykańskiego parlamentu. Jeden z nich zaprezentował w Peru ciała nieludzkich istot pochodzące sprzed 1000 lat. Ale media znalazłem za szafą, serio. Ale media przypominają, że dotychczasowe odkrycia ufologa zostały naukowo obalone. I jak to jest właśnie z tym obalaniem? Rozumiem, że przychodzą tacy ludzie i zazwyczaj te ich teorie są po prostu przez kogoś obalane. Trzeba dużo obalić, do następnego przypadku. Żeby ta teoria weszła ci do głowy. Może na początku wyjaśnię, że ja znam człowieka, który to zrobił. Osobiście go znam. To jest Jaime Maussan, dziennikarz meksykański, który jest mega gwiazdą w Meksyku. Ma co tydzień program o UFO trwający godzinę w bardzo dobrym paśmie, jak mi powiedział, w piątki ma wieczorem ten program. I po prostu on zorganizował i ma fanów, tak? Ma naprawdę super mega fanów, bo Meksyk cały się kocha w UFO, wierzą w UFO, mają bardzo dużo fantastycznych obserwacji, fantastycznych zupełnie. I on namówił swoich przyjaciół w kongresie meksykańskim, żeby umożliwili mu pokazanie tych dwóch istot, które rzekomo zostały znalezione w Peru. Ja ponieważ znam Jaime i ja byłem tym bardzo zaniepokojony, ponieważ on miał rzeczywiście wpadkę w 2015 roku, kiedy pokazał taką postać, która też rzekomo była znaleziona w Peru.
PGR-u, a potem się okazało, że jest to jakaś jednak zmodyfikowane ciało dziecka tam przekształcone. No niepotrzebnie się w to wpakował i zrobił tą wielką historię z tym, z tą prezentacją. Ja, wiecie co, że jak oglądałem tą całą historię w mediach tutaj społecznościowych głównie śledziłem, to śledziłem wypowiedzi na Twitterze, czyli obecnie tym portalu X, co za latyńska nazwa, ten Musk jest po prostu chorym człowiekiem, zniszczyć taką nazwę. Ryan Graves, tak się nazywał pułkownik, który został zaproszony przez Jaime Maussana do Meksyku, do tego parlamentu, żeby uczestniczył w tej prezentacji. I ten facet, ja widziałem, jak on pisał te tweety, tak? Super, Jaime mnie zaprosił, wszystkich zapraszam na konferencję prasową, będzie to w kongresie w meksykańskim parlamencie. Potem nagle się zorientował, że Jaime robi po prostu kolejny odcinek filmu, programu do tej swojej telewizji. Zmieniły się już jego wpisy na portalu X. Potem już pamiętam, że następnego dnia napisał bardzo taki smutny wpis, że bardzo żałuje tego, że wziął udział w tym wydarzeniu, ponieważ tam nie zostały przedstawione żadne dowody, żadne naukowe potwierdzenia tego, że to są istoty, które mają inne DNA. To obiecał przecież Jaime Maussan. Nie było też wypowiedzi tych naukowców, którzy rzekomo te ekspertyzy wydali. No po prostu niestety poszło to w bardzo złym kierunku. Mówię to z przykrością, dlatego że UFO jest super prawdziwe, super mega prawdziwe i najważniejszą rzeczą na świecie jest koniec, kropka. Natomiast niestety to, co się stało w meksykańskim parlamencie, no nie potoczyło się dobrze. No zwłaszcza mnie zasmucił ten Ryan Grace, bo to jest facet, który występował w kongresie amerykańskim jako pilot i mówił o tym, co on sam widział. Jest wymieniany Grace w raporcie Pentagonu, no a tutaj po prostu nagle zobaczył, że bierze udział w widowisku Jaime. Ja obiecuję sobie, że jak się spotkam z Jaime Maussanem, a ja się na pewno z nim spotkam na kongresie MUFON-u, bo się wybieram wtedy, on też będzie miał... To ja mu powiem, że no nie można takich rzeczy robić. No to jest niestety smutne. Ale jeszcze ciekawsza rzecz była z tym raportem NASA. Nie wiem, czy żeście śledzili, panowie. Ja, ale czy to jest ten raport? No bo ja widziałem ostatnio jakiś dokument u Johnego Harrisa, który opowiadał o tym, że odtajniono te raporty. Ale to właśnie chyba jest Pentagon. Znaczy nie wiem, czy Pentagon, na pewno to była marynarka wojenna. Czyli to nie jest NASA, rozumiem? To jest coś innego. Nie, to jest Pentagon. I to jest zupełnie co innego, okay. Mimo incydencie Nimitz. Tak, tak, natomiast tak. Powiem wam, chłopaki, że to, co się stało z tym raportem NASA, to jest nieprawdopodobne. Nie wiem, czy żeście to śledzili. W środę jest, w czwartek jest konferencja. Oni przedstawiają 16 naukowców, przez 3 miesiące debatowało nad UFO, tak? Nad przypadkami UFO. A ponieważ my, ludzie zajmujący się UFO, w Stanach jest... Panuje powszechne przekonanie wśród takich ludzi, którzy się tym zajmują na poważnie, że Pentagon to jest Mickey malutkie, tak? To jest tyle. NASA to jest potęga. Oni mają po prostu takie materiały, że mogą wysadzić cały nasz świat do góry nogami. I jest dziwna konferencja. Oni są wystraszeni na tej konferencji. Jacyś w ogóle tacy spięci. Nikt się nie uśmiecha. Przedstawiają raport, który ma 36 stron. Ja dzisiaj jeszcze go przeglądałem przed rozmową z wami. To jest tak, jakbyście zlecili jakiejś agencji PR-owej opracowanie raportu o UFO, tak? Jakieś takie ogólniki tam, że ktoś tam coś, jakieś takie szydera też jest z tego filmu słynnego z tym tik-takiem. Na pewno widzieliście. Tak, no to właśnie o tym mówiłem. To mówiłem o tej sytuacji, że jest ten incydent tik-takowy, którego do tej pory nie da się obalić naukowo. Ale oczywiście, że to jest 100% UFO, dlatego że przecież przypomnę tobie, że i państwu też, ci, którzy oglądacie, może nie wiecie tego, że relacje pilotów o tik-taku to nie były takie, że on sobie leciał po prostu, tak? On w pewnym momencie zaczął przeskakiwać 500 metrów w tą, 500 metrów w tą, tak? Z taką prędkością, no to wiecie, bo tik-tak ma tylko dwie kalorie, więc dlatego po prostu tak łatwo... Dwie kalorie, tak. Ale powiem wam, dlaczego ta historia z NASA jest super ciekawa. Mianowicie w pewnym momencie tej konferencji, ja śledziłem tę konferencję całą, więc nagle pada pytanie, kto jest przewodniczącym nowego zespołu, który będzie badał UFO, dlatego że oni sobie wymyślili tak, że będzie zespół taki, który będzie
będzie powiązany ze sztuczną inteligencją. Teraz wszystko się jest dołączane, sztuczna inteligencja do wszystkiego. I jest, i że to będzie też jakaś aplikacja na smartfony, tak? Czyli tak jak ja mam tutaj mój smartfon, więc będzie po prostu można sobie zrobić zdjęcie, jak będzie UFO leciało, wysłać do NASA i NASA to tam będzie analizować. No ale jest szef zespołu. I nagle jeden z nich mówi: nie, proszę państwa, my nie podamy nazwiska szefa zespołu, bo my się boimy, tak? Jest po prostu cisza kompletna. Jak to się boicie? I słuchajcie, jest niesamowita rzecz. Oni ujawniają, że oni zaczęli dostawać pogróżki, i to chyba naprawdę poważne pogróżki, skoro się wystraszyli i skoro ktoś, kto miał być szefem tego zespołu, nie odważył się ujawnić, tak? Pada pytanie kolejne na tej konferencji, kto wam groził? Czy to, pada pytanie, czy to były pogróżki związane z zagrożeniem życia? Bez komentarzy, no comments. No to wiadomo, że to były tak, że stracisz życie. Kto wam groził? No comments, tak? No, jest ciekawa rzecz. Ja się z tego... kończy się ta konferencja w takim w ogóle dziwnym jakimś momencie, tak? Jest ten raport, który jest nijakim raportem. Tam jest na koniec taka, nawet taka jedynie takie lekkie zasugerowanie, że część z tych obserwacji może być spoza Ziemi, a gdyby tak było, to jest takie sformułowanie, że oni musieliby przelecieć przez cały Układ Słoneczny. Tam w ogóle bzdura kompletna, bo oni, czyli obcy, którzy przybywają na Ziemię, bo to dla mnie to jest oczywiste, pokonują te ogromne odległości w błyskawicznym czasie zero praktycznie, bo oni czasoprzestrzeń po prostu naginają. I teraz tak, kto im groził, tak? Ponieważ jest wielka dyskusja wśród ufologów amerykańskich, kto im groził. Są dwie możliwości, panowie, dwie. Pierwsza możliwość jest taka, że grozili im ludzie, którzy są związani ze środowiskiem ufologicznym. Ja niestety wiem o tym, że do tego środowiska ciągną ludzie, którzy mają przeróżne kłopoty emocjonalne. No tak niestety jest, tak? To zjawisko jest tak traktowane i tutaj ludzie tacy też ciągną. I niewykluczone, że ktoś tam się zdecydował na to, żeby im grozić: ujawnijcie prawdę, bo tam was coś, prawda? Ale druga możliwość jest bardziej prawdopodobna i moim zdaniem o wiele ciekawsza. Ja od samego początku uważam, że mówienie o UFO jest wielce niebezpieczne ze względu na wiedzę, która idzie za UFO, tak? Wiedza, która bardzo narusza nasz system religijny, zwłaszcza chrześcijaństwo, które wierzy w jedno życie. Obcy z UFO przylatujący na Ziemię mówią wyłącznie o reinkarnacji. Tylko o reinkarnacji. O niczym innym. Ale tak? Dokładnie. I to samo mówili. Ale no tak, tak. Wiesz, to można oczywiście tutaj jechać w szyderę, tylko to jest problem, tak? Dlatego, że ja jestem przekonany, że na przykład w Polsce też jest taki, byłby z tym problem, gdyby na przykład ktoś się zdecydował ujawnić raport o UFO i powiedzieć, że jest reinkarnacja, tak? Że jest co? Że nie ma jednego życia, że tacy panowie, którzy tutaj mówią o nacjonalizmach, nie pójdą do nieba, tylko będą musieli przeżyć kolejną lekcję, na przykład jeżeli ktoś bardzo nienawidzi Żydów i jest z tego znany, tak? I zamiast być białymi, będą zieloni na przykład, nie? No to wtedy będzie... Ja myślę, że mogą być na przykład, może się taki, a może wymienię jedno nazwisko, które sprawi, że wam pójdzie oglądalność o 10%. Chcecie, chłopaki, mieć oglądalność? Tą klikalność większą? Mamy już niezłą, ale może zawsze, wiesz, wszystko co lepiej jak jest więcej. No to będzie więcej. Uwaga, uwaga. Moje nazwisko nie wygeneruje wam takiej klikalności, ale teraz powiem nazwisko, które wygeneruje. Grzegorz Braun. Drodzy panowie, po tym, co ja powiedziałem, idzie wam tak, pionowo, dlatego że wszyscy nagle fani pana Grzegorza, bo są tacy zaciekli, natychmiast mówią: ty, jacyś tam ktoś powiedział tam w kanale sportowym, to i to od razu pójdzie. I teraz tak, proszę państwa, Grzegorz Braun mówi to, co mówi, tak? Wiadomo, że kogo lubi, kogo nie lubi i tak dalej. On jest przekonany, że on walczy w imię dobrej sprawy i że w nagrodę po swoim życiu, nie wiem, od Jezusa, od Maryi, dla których walczy, pójdzie do nieba na wieczny czas, tak? Będzie tam w tym niebie sobie latał. A tutaj przylatuje, proszę państwa, drodzy panowie, przylatują obcy i mówią: nie, 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 tak ci się, kolego, nie uda. Nie będziesz tam ciągle latał wśród tych aniołków na wszelki czas, tylko za to, co mówisz, za to, jak bardzo ludziom zaszczepiasz taką straszną ideologię siła, duma, tak, sprzeczną z wiedzą duchową, będziesz miał ciekawe doświadczenie, urodzisz się jako dziecko w biednej rodzinie hasyckiej, na przykład Żydów hasyckich, bo to tak się działo. Jeżeli na przykład ma ktoś jakiegoś takiego, no to będzie musiał odrobić lekcję. O tym mówią obce istoty, tak? To nie są, można się z tego śmiać. Ja się tym zajmuję 30 lat, więc mówię to otwartym tekstem. I co wy myślicie?
myślicie, że to tak ujdzie tak bezkarnie, tak? Że ci panowie, którzy idą z nim tam, że oni nie chwycą bejsbola, żeby zrobić porządek z obcymi. Ja jestem przekonany, że w Stanach było to samo. Jestem przekonany, że tam ci ludzie bardzo silnie wierzący, którzy widzą wierzący w sensie takiego jednego życia właśnie, czyli tam ortodoksyjni chrześcijanie, protestanci, są gotowi naprawdę grozić ludziom z NASA, że jeżeli tylko się zdecydują ujawnić to, co mają w swoich archiwach, to będzie ogromny problem. Ja tylko po tym, co powiedziałem, jedną też rzecz wyjaśnię. Lewica też się myli, proszę państwa, dlatego że lewica mówi, że nie ma żadnego życia, że my jesteśmy tylko wyłącznie gadającym mięsem, nie ma życia po śmierci, prawda? Więc to też jest kompletny błąd, bo oni są bardzo ateistyczni. Także tutaj kiedyś na Ziemi będzie ta trzecia siła duchowa, która... Czyli jest już trzecia droga przecież. Czyli puenta jest taka, że warto wierzyć UFO i być przyzwoitym. Wtedy nie będziemy żyć w rodzinie hasyckiej. Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że nie tyle w rodzinie hasyckiej, bo tutaj wszystkich Żydów, przepraszam, że tutaj użyłem tego sformułowania, bo nie zasługują na żadną pogardę czy coś, tylko po prostu warto być dobrym człowiekiem, żeby nie cierpieć, tak? Żeby potem nie mieć ciężkiego wcielenia, bo... Jeżeli Grzegorz Braun reinkarnuje się jako kosmita, to będziemy wtedy mieli Króluj nam Chryste na Podkarpaciu i w Alfa Centauri. Ale miałeś rację, 600 nowych osób przyszło na czat, także Grzegorz Braun musi mieć na słuchy także w kanale 100%. Sportowym. Znaczy, tak, Braun, tylko Green teraz będzie. Żeby była jasność, ja pozdrawiam pana Grzegorza Brauna, to jest bardzo inteligentny człowiek, natomiast nacjonalizm jest straszną pomyłką z punktu wiedzy duchowej i obcy o tym mówią. A to, że jest szydera teraz, proszę państwa, to nie ma znaczenia. Zobaczycie, że duchowość wygra. Może nie za mojego życia, ale kiedyś wygra na pewno. Dobrze, to dziękujemy ci bardzo za ten głos ekspercki w tym, no, jakby trudnym dla nas temacie, bo jednak jest to temat trudny. No i będziemy patrzyli ku gwiazdom, ku lepszemu. Tak jest. Dzięki. Dobrze. Czy ciebie jara temat UFO w sensie takim, że tak byłeś kiedyś totalnie wkręcony, nie wiem, obejrzałeś na przykład Archiwum Mix? Archiwum Mix to zawsze oczywiście, ale Archiwum Mix bardziej mnie jarało pod kątem nie samego UFO, które było, i Maldera, który zawsze mówił, że to nie są zielone ludziki, tylko są szare ludziki. Tylko bardziej mnie jarało, kiedy był na przykład, nie wiem, żółty. Nie wiem, czy pamiętasz odcinek z Żółtym, albo Rodzina Pikoków. Czy można na jakiejś platformie streamingowej sobie teraz... Tak, na Amazonie jest to na 100%. Jest na Amazon. Tak, widziałem na Amazonie. Zresztą oglądałem to ostatnio. Mów coś ciekawego, bo spada nam. Oglądałem to z Tymonem jakoś niedawno i to się w ogóle nie zestarzało, nie? Archiwum X naprawdę do dzisiaj trzyma mega poziom, natomiast... Ta rozmowa po prostu też trzymała bardzo mocno. Ja się zastanawiam, tak przychodzi wczoraj chyba Raz. No Raz wrzuca najlepsze memy. Obserwujcie na Instagramie Arka Sitarza, czyli Rasa, bo on wrzuca najlepsze memy, nie tylko o szerszeniach, ale był tam taki na górze, był obrazek z Freddie Mercurym i on, no. Mama! I pod spodem był ten... Kosmita był... Ja się zastanawiam, być może tym gościem, którego ten NASA nie chce powiedzieć, o kogo chodzi, to jest Piotr Wawrzyk, który przerzuca tych kosmitów po prostu z Alfa Centauri do Ameryki. Ciekawe, czy tam są potrzebne wizy. Tam wizy, tak. No, ile taka wiza mogłaby kosztować? No, tam ileś kilogramów kryptonitu, podejrzewam. Jest to rozmowa, która zmieniła moje życie. Nic już nie będzie takie samo. Ale w ogóle, co ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym Meksyku. Wiesz, po co w ogóle ta cała szopka z tym wszystkim? Po co? Ponoć. Ponieważ wypuszczają... albo wypuścili już żonę El Chapo z więzienia. I władze meksykańskie chciały ukryć jakby ten fakt, no, zrobić taki spin doktorowy move. Wszyscy się zajęli tym tematem? Tak, dokładnie, bo wszyscy mówią, co wy zaprobicie? Naprawdę, to jest, ja mam wrażenie, jakbyśmy byli, nie wiem, w XIX wieku i przypłynął jakiś marynarz, mówiąc, że to jest syrena, to jest po prostu szkielet małpy złączony z jakimś tuńczykiem, nie? Ja się zastanawiam, kto jest taką osobą, która się pochyla nad tym... czymś, co robił i no. Mówi wydaje mi się, że jest to kosmita. Ja nie wiem, czy widziałeś. Rocznik taki i taki. Nie, widziałeś ktoś... Taki sommelier ufowy. No trochę tak. Nie wiem, czy widziałeś, ktoś zrobił ciasto z tych kosmitów. Zrobił w tych kształcie tych kosmitów. A jak takie ludki, jak takie ludki piernikowe? Nie, no takie tej wielkości. Po prostu podchodzi z nożem i tak odkraja kawałek. Wiesz, że mamy już przerąbane, nie? Za takie żarty. A w środku jest się zacząłem bać. A z tymi kosmitami? No. No tak, no trochę tak.
Ale pytanie, czy... Dostaniesz dzisiaj pytanie, telefon? Pytanie, czy najpierw nas załatwią ci kosmici, czy NASA? Czy fotowoltaika? Czy... Bo wiesz, że dookoła nas... No bo i tak przyjmujmy z założenia, że ta Ziemia jest płaska, nie? Że jestem dyskiem, nie? I że jestem tam trójwymiarową... No tak jak ten stół, idziesz i spadasz. Tak. To przyjmijmy... Wiesz, jaka tam jest jeszcze teoria, nie? Że dookoła jest ściana lodu, jak w Grze o Tron. I tam są bazy amerykańskie, i tam stoją Amerykanie i oni aresztują każdego, kto próbuje przejść przez Antarktydę, bo potem spadasz, nie? Właśnie. A tam dalej, jak już przejdziesz tam ścianę, to jest Arendelle z Frozen. Jest Arendelle, a na dole są cztery słonie, które podtrzymują ten dysk. Elsa i Anna. I są na grzbiecie żółwia, który leci przez ten kosmos. A wszystkim steruje bałwan Olaf. Okay. Bardzo możliwe. No. Słuchaj, mam dla ciebie, za ile Monia przychodzi do nas? No, za minutę będzie Monika. Za minutę. To tylko powiem wam jedną rzecz, bo to jest bardzo istotne i to się mogłoby zdarzyć każdemu z was. Na szczęście nie trzeba latać żadnym obiektem niezidentyfikowanym, a wystarczy samolotem do Singapuru. Otóż para Nowozelandczyków twierdzi, no, że ich lot z Paryża do Singapuru zamienił się w koszmar za sprawą umieszczonego tuż obok nich psa bulldoga. Możesz się domyślać, co się działo dalej. To był kosmita najpierw. Podróżującego. On trochę wygląda, bo ma takie wyłupiaste oczy. Man in Black, i to mały dziubek. Tam wiadomo. W charakterze zwierzęcia wsparcia emocjonalnego. Teraz domagają się odszkodowania od Singapore Airlines. Otóż... Śpiewaj w jednym, Singapore. Dla Jill Press. Press, a to jest nazwisko, z Wellington oraz jej męża, to miał być normalny lot w klasie ekonomicznej premium na pokładzie linii lotniczych Singapore Airlines. Jednak za sprawą obecności należącego do innych pasażerów psa rasy bulldog, który puszczał gazy, sapał i ślinił się, naruszając w tym czasie ich przestrzeń na nogi, lot stał się niemiłym doświadczeniem. Podróżni mają żal do przewoźnika za dopuszczenie do tej sytuacji i żądają odszkodowania. Jestem dalej w szoku po tej rozmowie. Wiesz, dalej do mnie nie dociera nic w tej chwili. Te słowa się odbijają gdzieś tam echem. Rezonują w twojej czaszce? Wyobrażam sobie tego Grzegorza Brauna po prostu, który tak naprawdę ściąga tu i pod tym jest taka sałata, jak był taki serial V się nazywał. Pomiędzy 84 a 85 rokiem był i tam byli reptilianami wszyscy. Zresztą Grzegorz Braun zna doskonale historię Gwiezdnych Wojen. On opowiadał o jodzie kiedyś. Jedyną osobą, która może to wszystko zweryfikować, moim zdaniem, a teraz szczerze, totalnie nie żartuję sobie, jest Edyta Górniak. Teraz nasza Edyta Górniak, ponieważ ma też wspaniały głos. Niech hymn zaśpiewa. Nie będzie śpiewać hymnu, lecz opowie nam o różnych innych ciekawych rzeczach, a mianowicie, dlaczego mówię do tej kamery? To jest twoja kamera? Ja do tej i w ogóle... Tadam! Cała jest, na... Nie chodzę tak szybko. Cała na kwieciście się mówi? Tak. Cześć, Monika. Dzień dobry, Szymku, dzień dobry, Maćku. Z racji tego, że robię prognozy pogody, wiem, jaka będzie pogoda jutro, więc od jutra ochłodzenie, więc jeszcze dzisiaj tak letnio się ubrałam. Okej, a co w świecie sportu? O siatkarzach na przykład powiemy tak? Jeszcze. Tak. Jeszcze. Okay. No to no ja myślę, że warto, akurat tak. Warto to jest utrwalać wiedzę jak o UFO, także o polskich siatkarzach. Tak, tak utrwalajmy jest. To. Więc zapraszam na serwis sportowy. Polscy siatkarze po raz drugi w historii po 14 latach przerwy zdobyli Mistrzostwo Europy. W finale po fantastycznym meczu pokonali reprezentację Włochy, rewanżując się tym samym za porażką z meczu o złoto Mistrzostw Świata w ubiegłym roku. Znakomite zawody rozegrał przede wszystkim Wilfredo Leon, wybrany MVP turnieju, ale słowa uznania należą się wszystkim naszym reprezentantom. To drugi sukces polskiej kadry w tym sezonie. Wcześniej podopieczni Nikoli Grbicia triumfowali w Lidze Narodów. Przed nimi jeszcze turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, a grę w takim rozpoczęły już nasze siatkarki, które w pierwszych dwóch meczach pokonały reprezentację Słowenii i Korei Południowej. W Madrycie zakończył się ostatni wielki tur tego sezonu. Hiszpańską Vueltę niespodziewanie wygrał Sepp Kuss. Amerykanin startował we wszystkich 3-tygodniowych wyścigach w 2023 roku, a w Hiszpanii tradycyjnie miał być pomocnikiem Jonasa Winigo i Primoża Roglicia, kolegów z drużyny Jumbo-Visma, którzy zresztą uzupełnili podium klasyfikacji generalnej wyścigu. Sytuacja na trasie ułożyła się jednak tak, że to Kuss stał się kandydatem do zwycięstwa i z pomocą partnerów faktycznie triumfował. To pierwszy taki sukces w jego karierze, a trzeci w tym roku w dorobku jego drużyny. Po triumfach w Roglicia, w Giro Italia i Winigo w Tour de France.
W grze o posadę selekcjonera reprezentacji Polski pozostali zdaniem sport.pl tylko Marek Pawszun, Michał Probierz i Jan Urban. Prezes PZPN Cezary Kulesza podejmie decyzję w najbliższych dniach. Dodatkowo z każdym z nich prezes ustalił już warunki indywidualnego kontraktu, a o tym, kto zostanie następcą Fernando Santosza, decyzję podejmie w najbliższych dniach. Na wtorek zaplanowano spotkanie zarządu PZPN. Weźmie w nim udział m.in. Marcin Dorna, dyrektor sportowy federacji. Działacze mają przedyskutować kandydatury wszystkich selekcjonerów, po czym nastąpi podjęcie decyzji przez Kuleszę, której ogłoszenie zaplanowano na środę. Niemcy również nie mają jeszcze selekcjonera. Julian Nagelsmann wciąż nie podjął decyzji dotyczącej przejęcia reprezentacji Niemiec. Ponoć nie jest on w pełni przekonany do pełnienia tej funkcji. Kusi go wizja prowadzenia drużyny narodowej w domowym turnieju, ale zauważa wiele problemów w kadrze i niekoniecznie widzi się w roli selekcjonera, który jest zupełnie innym rodzajem szkoleniowca niż trener klubowy. Z powodu przeciągających się rozmów niemiecki Związek Piłki Nożnej pracuje nad alternatywną listą kandydatów. Według mediów znajduje się na niej m.in. Louis van Gaal. Natalia Kaczmarek i Norbert Kobielski zajęli drugie miejsca w finale diamentowej ligi, najbardziej prestiżowej serii meetingów lekkoatletycznych na świecie. Dla Kaczmarek był to kolejny sukces w tym sezonie po srebrze Mistrzostw Świata. Tak jak w Budapeszcie, tak i wczoraj w Eugen, lepsza od niej okazała się tylko Marie Lady Paulino. Z kolei Kobielski o 4 cm poprawił swoją życiówkę w skoku wzwyż. Od soboty wynosi ona 2 m i 33 cm, co jest równocześnie wysokością kwalifikującą Polaka na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Ja tak sobie myślę, że wyprzedziliśmy wszystkie telewizje w Polsce. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tam zawsze jest ktoś od sportu i ktoś od pogody, a my daliśmy im bardzo niebezpieczne narzędzie do ręki, to znaczy... Ktoś od UFO. Nie, to nie chcę jeszcze myśleć. Ktoś może... Wszystko przed tobą, Monika, ale ktoś może, oglądając nasze poranki, pomyśleć... Cięcie kosztów? Wygląda to apetycznie. Dlaczego mielibyśmy zrobić tego u nas w stacji? Jedna osoba od sportu i ta sama osoba od pogody. Ja tak robię zawsze z operatorem i dźwiękowcem. Wystarczy jeden. W sensie, że ty jesteś wszystkim. Najpierw piłkarska prognoza pogody. Najpierw Monika, wyjaśnij prognoza... naszym widzom, o co tu chodzi. Pogody, tak. Monachium jest 0 stopni, bo są liderem. W lidze niemieckiej, tak? Tutaj możemy zobaczyć w Hiszpanii Bilbao, nie wiem, czy tutaj widać, minus 5. To są straty do liderów. Straty do liderów, właśnie. No i w Polsce... Minus 2 w Warszawie. Minus 2 w Warszawie, ale minus 1 w Białymstoku. Czyli druga pozycja, Jagiellonii Białystok, tak, w tabeli. Wczoraj fenomenalny mecz Jagiellonii Białystok z Radomiakiem Radą. Przegrywali 0-2. A wygrali 3-2, więc emocje... Dlatego jesteś są... taka dzisiaj, tak, dzisiaj szczęśliwa i zadowolona. Jestem bardzo szczęśliwa. Tutaj Przemek, możesz się wykazać. Londyn minus 2, Liverpool dość mocny ścisk w czołówce Premier League, ale nie jest zaskoczeniem to, że najlepiej radzi sobie... Premier Morawiecki League. Manchester, Premier Morawiecki League. A to już normalna prognoza pogody. I właśnie dzisiaj możemy zobaczyć jeszcze wysokie temperatury. Jutro to się zmieni. Ale na razie mówię o dzisiejszym poniedziałku. Ciepły początek tygodnia, od 26 do 27 stopni w centralnej i wschodniej Polsce, do 29 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze i Bolesławcu, w stolicy polskiej literatury Białymstoku 27 stopni. W ciągu dnia będzie pochmurno, ale nie powinniśmy dzisiaj spodziewać się deszczu. Skokowe zmiany pogody mogą dziś wpłynąć niekorzystnie na osoby wrażliwe. A jeśli macie jakieś problemy z wami wrażliwymi? Wiesz co, ja już nie... Ja tylko względem UFO jestem wrażliwy. A ty wierzysz w UFO? Nie, nie wierzę. Nie? Chociaż miałam takiego... A dlaczego nie? Wujka w rodzinie, który wierzył. Był kosmitą. Każdy ma takiego wujka, nie martw się. Nie, no oczywiście, że nie wierzę. W której partii jest teraz wujek? No łączyliśmy się z nim przed chwilą. Nie, on już nie żyje. Tak generalnie. Ale nie, no ale to ludzie... Nie, że nie żyje, na pewno, nie słyszałaś, reinkarnowany. Nie słyszałaś o tym, nie odrobiłaś lekcji, nie słyszałaś o tym, że ludzie, że jako ludzie nie umieramy. Na pewno żyje, tylko no... Gdzieś indziej. Gdzieś tam sobie w serduszku żyje. Ja chciałem tylko powiedzieć, że generalnie ma... wierzę w Boga, więc nie chcę wierzyć w UFO. Mi się to wyklucza. To się nie musi wykluczać. Chciałbym wam powiedzieć, że jeśli ktoś ma problemy z wahaniami pogody, to zawsze może sobie zafundować oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania. Znasz go?
Nie wiem, znam. Tam, tam stoi. Stoi tam, możesz sobie wyżej. Okay. Plasma Cluster to jest Sharp. I to jest także sponsor naszej programu. Sharp be original. Producent oczyszczacz. To jest bardzo poważna sprawa. Monika zresztą się uśmiecha, ale to zadowolenie wynika ze zwycięstwa Jagiellonii. Tak, Sharp tak, to jest w ogóle... I z wiary z Boga. Nie? Proszę? Sharp to jest tryb rozkazujący. Tak. Zgadza się, Maćku. W pewnych sytuacjach. W pewnych sytuacjach jest to tryb rozkazujący. Już mogę iść? Tak. Dzięki. Monika, życzymy ci bardzo udanego poniedziałku, a także wtorku, środy, czwartku i piątku, ponieważ będziesz się tutaj pojawiać. Soboty i niedzieli też sobie można życzyć. Zawsze, można. Na wszelki wypadek. Monika Wandołowska była z nami. Ja chciałbym ci, mój drogi, powiedzieć o kolejnych bardzo ważnych doniesieniach ze świata, a mianowicie znowu w roli głównej jest rekin. Jak rekin? Znowu, ale w Egipcie? Znowu. I znowu z Rosjaninem jakimś? Kobieta pływała w morzu, gdy zauważyła dużą rybę. Początkowo uznała ją za niegroźną, ale zwierzę podpłynęło i odgryzło jej rękę. I wtedy się przekonała, że nie jest, groźna. Że jest jednak groźna. I plaża została zamknięta, a władze rozpoczęły śledztwo w celu określenia przyczyny ataku. Dziwnie to brzmi trochę, ale... No skoro już jesteśmy przy tematach morskich, słuchaj, ktoś zaalarmował policję o masowym morderstwie, widząc ludzi leżących na podłodze. Odbywające się w kawiarni w obserwatorium nad morzem zajęcia jogi przerwał dźwięk policyjnych syren. Otóż ktoś doniósł, że ludzie, którzy uprawiają jogę, znaczy to fakt akurat, to jest zbrodnia, że tam po prostu jest masowe morderstwo i ludzie leżą nieżywi na ziemi. I pamiętam, była taka sytuacja, jest taki kanał, Tajemnice Google Maps się nazywa, i to Willi prowadzi, taki bardzo fajny ziomek, robi bardzo fajną robotę i on sprawdza ciekawostki, które mu ludzie wysyłają na Google, dotyczące Google Maps. I była taka ciekawostka i to była taka tajemnica, że był taki wóz, taki pick-up w Stanach Zjednoczonych, ktoś odkrył, że samochód Google przejeżdżał i zrobił mu zdjęcie i tam były sylwetki ludzi takie leżące po prostu na tym pick-upie i to było zablurowane, że to było tak hardkorowe, że to było zablurowane, że Google stwierdziło, że to zabluruje. I było całe dochodzenie, co to jest, no wyglądało jakby ktoś przewoził zwłoki chyba 10 osób. Po czym... Ale to czekaj, to jest nowa sprawa jakaś. To jest trochę jest jeszcze nowa. Taka sprawa była, że gościu na rowerze jechał i przewoził taki długi pakunek zawinięty w czarną folię i też ludzie rozkminiali, to nie to akurat, co to jest. Ale jakby ktoś doszedł do tego, co to może być, sprawdził całą tę okolicę w różnych latach, jak to wyglądało i odkrył, że ten sam pick-up był zaparkowany tam parę kilometrów dalej, znaleźli tego zaparkowanego pick-upa i tam po prostu były dzieci na pasie siedzące. To były dzieci, po prostu cała rodzina sobie siedziała na pace, a to najprawdopodobniej było dlatego, że po prostu sobie zasnęli i się położyli tam, co nie zmienia faktu, że jest to jednak niezgodne z przepisami BHP, bo mogłoby się coś stać. Nigdy nie jedźcie w ten sposób, nie dajcie się też tak przewozić. Powiem ci teraz o człowieku, który jest księdzem i nazywa się Daniel Wachowiak i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, mianowicie stoi on na czele parafii w Kozie Głowach. To chyba koło Częstochowy. Wiem, byłem tam, nawet koło Kozie Głów, na takiej wiosce, która się Śliwa nazywała. Postanowił on, że gdy w jego kościele będzie śpiewany psalm 31, w tekście nie znajdą się słowa Prawo i Sprawiedliwość. Tylko Koalicja Obywatelska. Aż tak nie. Zaigrał z ogniem ksiądz Daniel, ponieważ... postanowił, że wierni usłyszą sprawiedliwość i prawo. Proboszcz zdecydował się na taki krok, by uniknąć politycznych napięć. Drobna korekta nie spodobała się jednak, co za zaskoczenie, jednemu z politykowi PiS, Janowi Mosińskiemu. Okej. No i co on teraz zrobi? Będzie ingerował w kościół? Musiał te rymy w psalmie jakoś inaczej poukładać. Wiesz co, tam chyba nie ma rymów. Tak mi się wydaje, że w tych psalmach to nie ma rymów. To są te takie właśnie piosenki bez rymów i to jest takie zawsze... Tak samo było z piosenkami Włochatego. Polecam, taki punkowy zespół. Oni też nie mieli rymów. Tylko po prostu tak wyszczekiwali tekst, który jak się okazało później, gdzieś tam wyczytałem, że oni po prostu tłumaczyli z zagranicznych piosenek i po prostu dlatego nie było rymu. Okej. W tamtym być może były. Fantastyczna informacja z Portugalii. Takie informacje poniedziałku potrzebujemy wcześniej. Wiesz, o czym chcę powiedzieć. O tej rzece... Nie, wina. Jeśli chodzi o Portugalię, to najlepszą rzeczą, jaka Portugalia dała ludziom,
To Cristiano Ronaldo. To nie jest wcale Cristiano Ronaldo. To nie jest wcale Eusebio. Tylko to jest poszedłeś. Tylko to jest Francesinha. To jest kanapka taka, która składa się z pieczywa, gdzie masz kiełbasę, gdzie masz chorizo, gdzie masz steka, gdzie masz szynkę. Na to są położone plastry sera, a dookoła wszystko jest rozlane takim sosem specjalnym i są jeszcze frytki. Więc to jest bardzo dobry posiłek. To jest taki typowy posiłek poranny kosmitów. Trochę tak. I jest to odpowiedź na, dlatego to się nazywa francesinha, jest to odpowiedź na croque madame francuskie, że my też mamy swoją francuzeczkę, naszą kanapkę i to jest ale francesinha. Jeszcze Portugalia kulinarnie kojarzy mi się z bardzo dobrymi zresztą. Pasteo de nata. Tak, no i śledzie. Nie, znaczy nie śledzie, w Polsce sardynki, można kupić w niektórych miejscach, jak ktoś ten przepis dobrze skopiował, to można dostać. To są takie ciasteczka budyniowe, tak. Mnie się to kojarzy. W każdym razie, wracając do Portugalii. Tam jakieś wino było, tak? Tak. Rzeki Porto. Czerwonego wina zalały miasteczko. Sytuację ratowali strażacy. W niedzielę po godzinie 10 ochotnicza straż pożarna z portugalskiego regionu Anadia otrzymała zgłoszenie o wycieku wina z lokalnej destylarni Lewira. Okazało się, że całe ulice, widziałem zdjęcia z tego, co naprawdę wyglądało abstrakcyjnie, zostały zalane czerwonym winem. Taka egipska jakaś. Ponieważ pękły dwa zbiorniki pełne tego alkoholu. Pękł słoik. I mieszkańcy wcale się nie ucieszyli z tego, bo się obawiali, że wpłynie do pobliskiej rzeki Sertima i dojdzie do katastrofy ekologicznej. Ale w ogóle, no z czego tu się cieszyć? No jak płynie taki wino, przecież nie położysz się, nie będziesz go hełptał sobie. Znaczy można. Mały kubeczek nastawić. Można, ale to, no wiesz, no ale to też nie jest takie. Ludzie się, wiesz, plują o to, że kanapka nie może leżeć 5 sekund na ziemi, nie? Pęknięcie, wyciek trunku nie doprowadził do żadnych obrażeń u mieszkańców. No u nas trunki doprowadzają do obrażeń mieszkańców wielokrotnie. W Wielkiej Brytanii, przenosimy się z ciepłej Portugalii do Wielkiej Brytanii, otóż oskarżony o terroryzm uciekł z więzienia w przebraniu kucharza. Miał czekać w więzieniu na proces. To Prigożyn był najprawdopodobniej. Był Prigożyn jest kucharzem. Pierożyn. Prison Break. Pierożyn Break. Pierożyn Break. Jednak uciekł. Pierożyn Break to brzmi jak jakiś ruski pornos, naprawdę. 21-letni były brytyjski żołnierz został oskarżony o terroryzm. Władze wysłały za nim funkcjonariuszy. W związku z dodatkowymi zabezpieczeniami ruch na brytyjskich lotniskach został opóźniony. No dobrze, ale złapali go, nie? Daniel Abed Khalif. Tak się nazywa ten brytyjski żołnierz? Tak. Okay. Przebywał w więzieniu Wandsworth w Londynie. Teraz czytam w nawiązaniu do tego, o czym mówiliście przed tygodniem, bo była rocznica World Trade Center. Tak. Jest taka świetna książka, która się nazywa Wyniosłe wieże, która wyjaśnia jakby... jest w dużej mierze oparta na historii dużej gościa, o którym wspominał Stan, czyli tego O'Neilla, byłego CIA, gościa, który pracował w CIA, a tam w CIA doszło do jakiegoś wycieku informacji. Stamtąd z tego stanowiska go posunięto, poszedł pracować do World Trade Center i ten Osama Bin Laden, którego on jako pierwszy właściwie tak chciał ścigać na poważnie, zginął z jego rąk. Fascynująca książka, polecam ją absolutnie każdemu, ale tam jak była na przykład wojna w Afganistanie i z Arabii Saudyjskiej przyjeżdżali ci dżihadyści, tam chcieli doznać męczeńskiej śmierci, bo byli przekonani, że cała ich rodzina zostanie oczyszczona z grzechu. Sami rozbijali białe namioty, żeby na przykład Sowieci mogli ich zbombardować, bo wręcz po prostu przyjeżdżali tam po to, żeby zginąć. To wiele też osób, co mi się wydało dość surrealistyczne, na przykład z Ameryki czy z Wielkiej Brytanii, jakiś tam był student w Kansas i mówi, o, mam wolne wakacje, ciekawe, co tam się dzieje. Jakbyś trafił na jakąś ulotkę w internecie, wsiadał w samolot, leciał tam i chciał ogarnąć w ogóle, co tam się dzieje z bliska. On się też wypowiada w tej książce, ale ludzie mają dziwne fetysze jednak. No mają dziwne fetysze, ale to jest, chcą być trochę męczennikami, bo mają jakieś obiecane gdzieś tam dziwne życie po śmierci. To mi się trochę kojarzy z tymi wszystkimi sektami religijnymi, które były, na przykład Jonestown, ten pastor, gdzie tam, nie wiem, chyba z 800 osób wypiło truciznę razem z nim i całe miasteczko jakby zniknęło. Ale to też są takie sekty właśnie religijne, które są związane z kosmitami, żeby było zabawniej, że oni muszą popełnić samobójstwo dokładnie w tym momencie, bo wtedy przelatuje jakaś planetoida, która ich zabiera ze sobą
I jest parę takich. Ja teraz nie przytoczę tych nazw, ale sobie poczytałem też o nich. Jest to zdrowo popieprzone. No, właściwie niezdrowo popieprzone, naprawdę. No, tam czytałem, że taki panował obyczaj, że ci ludzie z wierchuszki za każdą opowieść dotyczącą tego, jak co męczennik, co się dzieje z męczennikiem po śmierci, pozytywną, dostawali kasę. No i tam były takie, że na przykład oj, odkopali go po roku, ale cały czas płynęła w nim krew i unosiły się motyle, albo w nocy nagle anioły jechały na koniach i w ogóle... Oni mogli zatrudnić gości z Super Expressu, tytuły. Oni w to wierzyli. Zabił, bo śmierdziały mu nogi. Tak, nie śpię, bo trzymam kredens. W Gaszowicach chcieli oszukać seniorkę. To nam się bardzo nie podoba, proszę więcej tego nie robić. Seniorka oszukała ich, na szczęście. Wpadli nastolatkowie. Policja wielokrotnie apelowała, aby zachowywać ostrożność podczas rozmów telefonicznych, gdzie osoba przedstawia się na przykład jako policjant, prawnik albo lekarz. Taki apel dotarł ewidentnie do 91-latki, której udało się przechytrzyć oszustów podających się za funkcjonariuszy biura śledczego. I sprawa wyglądała tak. Na telefon tej pani zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę, zmanipulowała starszą kobietę, powiedziała, że pieniądze 91-latki znajdujące się na koncie bankowym są zagrożone. Kazała jej udać się do banku i wypłacić 30 tysięcy. Starsza pani po wypłaceniu pieniędzy, bo ten krok wykonała, przestała jednak stosować się do zaleceń. Zamiast tego poszła na komisariat policji w Gaszowicach i policjanci przy wsparciu jednostki z Rybnika natychmiast przygotowali zasadzkę na oszustów, którzy przyjechali po pieniądze. Czyli możemy 91 lat i piękny, światły umysł i kilka gadków wsadzić do więzienia. 9 lat temu jakoś chodziliśmy z księdzem Behemotem po mieszkaniach, żeby sprawdzić właśnie, jak ludzie nie dbają o swoje bezpieczeństwo. I wystarczy, wyobraź sobie, że jesteś przebrany jako ksiądz i ludzie cię wpuszczają od razu do mieszkania i ci dają pieniądze. I naprawdę dają ci prawdziwe pieniądze. Mówisz tylko, no, że potrzebuję co łaska, ale tak, no, nie mniej niż 100-200 zł. No nie, proszę księdza. Bo inaczej więcej tu nie przyjdę. Tyle, a tyle, nie? No a dobra, to wystarczy, nie? To pani jeszcze coś dorzuci, jakieś pierogi czy coś. Ludzie to dawali, nie? No oczywiście im to zwracaliśmy i mówiliśmy im, że oczywiście jest to wszystko ustawka i żeby uważali na siebie i żeby nie robili takich rzeczy i żeby nie wpuszczali obcych do domu, więc trochę ich edukowaliśmy wówczas. No ale naprawdę, no ludzie po prostu tak robią. No wystarczy jakikolwiek autorytet, który gdzieś tam nad tobą ma władzę. Zresztą teraz widziałem na Twitterze, sporo osób wrzucało, że była jakaś lawina ostatnimi czasy oszustw, że dzwonią do ciebie z twojego banku i jest numer, który wygląda jak numer twojego banku, dostajesz SMS-y, które wyglądają jak SMS-y z twojego banku, dzwonią do ciebie i mówią, że miała być, że trzeba zabezpieczyć konto, ponieważ konto jest nieubezpieczone i to konto, które jest nieubezpieczone, należy zlikwidować to konto i założyć nowe i oni ci to zrobią, tylko potrzebują oczywiście wszystkich loginów i tak dalej i no wymuszają na tobie to i najczęściej dzwonią ludzie z wschodnim akcentem i to trochę uruchamia gdzieś tam w głowie tych ludzi, że coś tutaj nie pasuje, po czym oni potrafią 10, 15, 20 minut z tobą rozmawiać i wyciągnąć z ciebie informacje, które im są potrzebne. Ja dostaję tylko tak 4 razy w tygodniu na swojego maila informacje. Dzisiaj w nocy też dostałem, że... Z penisem, copyrights, że znowu, wiesz, złamałem Meta, tutaj taki poprzerabiany, jakiś dziwny adres mailowy. I że muszę natychmiast się zalogować, przejść procedurę i tam udowodnić, że nie jestem jakimś tam złodziejem, nie wiem, zdjęć, które mają prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. I... No na pewno, bo tak się dzieje. I paru moich znajomych dało się na to nabrać niestety i stracił konto. Sławomir Mencen tak się dał nabrać i stracił konto. Nie na Instagramie. Nie jedzcie tilapi, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pewna mieszkanka Kalifornii zjadła niedogotowaną tilapię. Skosztowanie przysmaku skończyło się tragicznie. Niedługo po posiłku trafiła na intensywną terapię. Lekarze podjęli o amputowaniu jej wszystkich kończyn. Dlaczego tak się stało? Czemu? Bo w tej niedogotowanej tilapii były jakieś bakterie i do zakażenia mikrobem może dojść także w czasie kąpieli w morzu. Ja już się nie wykąpię w morzu, więc ja nie wiem, po co to przeczytałem. Jeżeli, masz tak, okay. Jeżeli w ciele znajduje się chociażby nieduża otwarta
Rana. Co, teraz coś z rapu, bo ty lubisz rap. Tilapia i Panga. Polski raper wypuścił w niebo balony z kamerami. Chcę sprawdzić, czy ziemia jest płaska. Znam historię tego rapera. Znaczy, jest to raper z Poznania. Akash? I nie jest to, słuchajcie, ani Peja. Nie jest to absolutnie Hans z 5-2 Dębiec. Nie jest to też Paluch. Jest to Akash, który kiedyś miał pseudonim AK-47. I on rok temu powiedział, i ja o tym będę, ja o tym wrzucam w nowym odcinku z dupy, który dzisiaj nagrywam zresztą. I więc zrobiłem sobie trochę research tego. I czekaj, muszę ci przeczytać, co on powiedział rok temu dotyczącego właśnie dotyczącego płaskiej ziemi, bo on no, wierzy w to, że ziemia jest jakby totalnie płaska i że no, tak to po prostu wygląda, nie? No i teraz tego nie znajdę oczywiście. No jasne, że nie znajdę. Czekaj, zaraz znajdę jednak. O, już wiem, gdzie mam. Otóż powiedział, że nawet nie tyle, że Ziemia jest płaska, tylko w zasadzie to trójwymiarowa czasoprzestrzeń z horyzontem i perspektywą zaprojektowaną w konkretnej gęstości. Ja wierzę raperom. Tak, i słuchajcie, generalnie to, co on zrobił, teoretycznie nie jest niczym złym, bo on dokonał eksperymentu, którego oczywiście dokonało tego eksperymentu już tysiące ludzi przez te tysiące lat i już jakby wszystko jest jasne, że Ziemia nie jest płaska i że no, nie ma co tutaj się spierać. No ale jednak ktoś wierzy, no to może sobie na własną rękę dokonać takiego eksperymentu i wypuścił balon meteorologiczny z kamerami po to, żeby udowodnić, że jednak nie ma tej kurwatury, tej krzywizny, tej ziemi. Jest tylko kurwa sód, czyli tak, program o Lidze Wódz. Więc pewnie tak. Widziałem ostatnio, że ktoś zrobił taką zbitkę, bo Michał Pol zawsze zapowiada, mówi, zapraszam na program kurwa sód. I ktoś wyciął te wszystkie zapowiedzi, powiedzmy tam 50 tych zapowiedzi. Domyślam się. Po meczu reprezentacji Albania-Polska, jaka jest reakcja kibicyjna. I on tam mówi 50 razy, tylko to jedno słowo. Więc ja to trochę rozumiem, tę kurwaturę. Natomiast to mi trochę przypomina ten eksperyment, który... Na Netflixie był też Curve, It's Curve, coś takiego się nazywał, taki dokument o płaskoziemcach. I oni zrobili taki ultimatywny, ostateczny test, żeby udowodnić, że Ziemia jest płaska. Otóż umieścili takie deski w ziemi, wycięli dziury w tych deskach po to, żeby poświecić przez nie latarką. I umieścili te deski w jakiejś tam odległości od siebie po to, żeby udowodnić, że jak kamera będzie prosto przez te deski szła, to będzie idealnie świeciła ta latarka prosto w kamerę. No i się okazało, że nie świeci ta latarka w tę kamerę, ponieważ jest jednak to zakrzywienie, więc jednak jest. Więc jednak to światło nie świeci. I tamten mówi, dobra, nie widzę tego światła, włączyłeś je na pewno? Tak, włączyłem je na pewno. Dobrze, a podnieś latarkę do góry, nie? Zobaczymy, czy widać światło. I podniósł i widać światło. I on mówi tak, interesting. Interesujące. Jednak... Interesujące, jak dzisiejsze nasze rozmowy o UFO. No były. Ja tak zamknąłem laptopa i to tak mogło przywołać na myśl komuś, że kończy się tu jakiś serwis informacyjny ważny, a jeszcze mamy 5 minut. Ja bym tylko powiedział o Superbecie może, gdybyśmy mogli teraz rzucić grafikę, bo rejestrując się u naszego partnera, czyli Superbetu z kodem KS34, możecie za darmo sobie odebrać nasz najnowszy kwartalnik, bardzo, bardzo godzien przeczytania. Szczegóły są w linku w opisie. Chciałem cię zapytać, Maciek... Strasznie dużo tam emblematów jest. Ważne, że jest ruch Chorzów. Jest, są wszystkie kluby. Chciałem cię zapytać tak na koniec, bo w środę tutaj byliśmy z Maćkiem Buchwaldem, z Dominikiem Piechotą i była u nas Zosia Jastrzębska, która gra główną rolę w Infamii. Tak, nie widziałem Infamii jeszcze. No, ja jestem tam. Widziałem muzykę tam po trzecim odcinku. Bardzo fajna to zresztą była rozmowa. Możecie sobie cały czas odtworzyć na ten poranek z poprzedniej środy. Zosia super wypadła, bardzo fajna dziewczyna z taką dobrą energią i myślę, że dużą karierę zrobi w naszym kraju aktorską. Ale chciałem cię zapytać o coś, o czym nie pogadaliśmy w tym programie. O nową płytę Maty. No. Dlatego, że to miał być jeden z tematów naszej rozmowy, jako że Zosia była u nas praktycznie do końca. Tak. Podoba się tobie? Zależy. No, ja na przykład jestem strasznym fanem numeru Płyta nie siada. Uwielbiam ten numer. Uważam, że to jest najlepszy numer na płycie, mimo że on nie jest hitem. Ale ten utwór jest ważny na tej płycie. Mi się strasznie podoba ten numer, bo on jakby określa właśnie pewne... Określa podejście trochę twórcy do tej płyty i przewidywania jego co do tego, jaki będzie odbiór rynku. Ja przypomnę tylko te wersy, tam dzwoni do mnie tata i mówi, że płyta nie siada, dzwoni do mnie Solar. I mówi, że płyta nie siada, dzwoni do mnie fan, mówi, że dałem mu numer w Łodzi. Ja przesłałem te płyty... Serce na dłoni, ono mi coś... Jest bardzo dobry tekst i uważam, że w ogóle muzycznie ta płyta jest bardzo dobra. Totalnie...
jest taki nie zgadzam się z taką miażdżącą krytyką, która się pojawiła w kilku miejscach, że co to w ogóle jest i tak dalej. Mam wrażenie, że trochę jest tak jak PZ kiedyś nawijał, że wydawca mówi do mnie, nagraj Seniorita, ja mówię, już nagrałem na poprzedniej płycie, że cały czas jakby odbiorca chciałby, żeby, wiesz, bo wydaje mi się, że jest tak, że odbiorca ma jakiś moment w życiu, albo smutny, albo wesoły, jest w jakimś ogólnie nastroju i w tym czasie słyszy jakiś utwór. Mhm. I ten utwór w czymś mu pomaga. Albo go zasmuca, albo go rozwesela. I chciałby, żeby za 3-4 lata ten twórca był w tym samym miejscu. No przecież ten Mata też dorasta, to już nie jest taki dzieciak. No, już swoją drogą. Zebrał doświadczeń życiowych sporo i wydaje mi się, że też nie może być tak, że on przez najbliższych 10 lat ma rapować o schodkach. Ale wiesz, że jest teoria spiskowa, nie? Z tym związana? Jaka? Teoria spiskowa jest taka, i to Multi mówił u siebie na live'ie, że to jest płyta, którą Mata, to jest ostatnia płyta, którą Mata wydaje pod SBM, mhm, i zrobił to specjalnie, że on ma już przygotowaną inną płytę, która jest taka dużo bardziej rewolucyjna, że jest taka, bardzo, która namiesza. To bardzo spiskowa teoria, moim zdaniem. A, że ta płyta jest tak na odwalsie tylko po to, żeby zakończyć kontrakt z SBM. Moim zdaniem ta płyta w ogóle nie jest na odwalsie. Ta płyta jest bardzo dobra muzycznie. Uważam, że nie jest na odwalsie. Uważam, że jest kilka świetnych kawałków, na przykład Goat jest super kawałkiem. I Ogród, albo Ogród, właśnie nie pamiętam, jak się nazywa. Ogrody chyba. Ogrody. No, Mata poszedł swoją drogą. Mi się tam... generalnie ja bardzo nie lubię autotuna, takiego powrzucanego. Ja wiem, że to teraz i u Getza na nowej płycie jest ten autotune, ale Getz zawsze miał ten autotune. I tego jest sporo. Ogród. Ogród? Sporo za dużo, moim zdaniem. I czasami to zniekształca odbiór i być może młodszemu pokoleniu to nie przeszkadza. Mi to troszeczkę przeszkadza ze względu na to, że ja słyszę tam za dużo hałasu i słyszę też teksty, które on pisze i one mi po prostu znikają przez to, przez formę, w której są podawane. Ale myślę, że absolutnie to jest jego zamiar i on tak to czuje, więc nie należy nigdy artyście, nie należy nigdy robić płyty pod widza, tylko pod siebie, tak jak ty chcesz, żeby ona brzmiała, tak jak ty chcesz, żeby ona została zapamiętana. Fajne są wersy w kawałku Goat, które bardzo mi się podobają, zresztą jest to dobre piłkarskie nawiązanie. Czczą mnie jak koza lub gorzej Mirosław Kloze czy Mojżesz, orzesz w mordę twardy do zgryzienia orzech. Akurat kilka wersów jest tam bardzo dobrych. Ja tak jak powiedziałem, ta płyta mi siadła, płyta siada zdecydowanie i płyta siada tak po czwartym, piątym przesłuchaniu, kiedy dopiero właśnie oswajasz się z czymś, z czym myślę, że Mata trochę oswoił swoich użytkowników w kilku kawałkach. I zawsze jak robi taki w klasycznym wydaniu, matowym utwór, to wszyscy piszą, tak, wrócił stary Mata, który był na pierwszej płycie. Ale jak była pierwsza płyta, to myślę, że dużo się wydarzyło po drodze. Zależy, która pierwsza płyta, bo jeszcze były ta z fajkami, Jezus, Fumra Mata, nie? Tak. Którą wydawało ja mówię o tej, która przyniosła mu największy rozgłos. No nie, no wiadomo, tak. Tam, gdzie są na przykład Żółte flamastry i grube katechetki. Chyba dla mnie najlepszy lirycznie jego utwór. Możecie oczywiście się z tym nie zgadzać. Pięknie jest się nie zgadzać w poniedziałkowy poranek. Na przykład my z Maciejem się czasami nie zgadzamy, a czasami się zgadzamy. Na przykład Maciej twierdzi, że jest UFO. Ja mówię, że nie ma. Zaraz pójdziemy sobie to wyjaśnić dalej. Pojedziemy do Roberta. Do Emilcina pojedziemy. Tam był porwany pierwszy... Polski Roswell? No, taki polski Roswell. I było specyficzne, w ogóle tam jest fantastyczna historia, bo został porwany takim specjalnym statkiem, który miał napęd na śruby. Wiem, jak to brzmi, ale miał 4 śruby były w tym. Brzmi to bardzo źle. Zerknijmy jeszcze na plan dnia, to jeszcze może powiem szybciuteńko, co się dzisiaj będzie działo w kanale sportowym. O 10:00 oczywiście moc futbolu, dużo tematów, mówimy, że zamieszanie cały czas wokół selekcjonera kadry. 12:00 Polacy pod lupą, 14:00 La Liga Bonita, 16:00 Pole Position. Strasznie dużo rzeczy. 18:00 Bonjour Liga, 20:00 Hejt Park, gościem Jakub Kochanowski i 22:30 Weszło Polscy. Poniedziałek. Jakub Kochanowski to jest siatka, prawda? Przeokrutnie napakowany jest dzisiaj informacjami, programami, więc nie odchodźcie od YouTube'a. To wszystko, jeśli chodzi o poniedziałek. Jutro będzie tutaj tercet Smok, Kędzior i Wyguś. Niestety. Maciej Dąbrowski.
Przemysław Ruski. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się nisko. Cześć. Pa.